Wojewódzki kędzierski. Zapraszają Piotr Kędzierski i Kuba Wojewódzki. Partnerem podcastu jest buch. Bezalkoholowy. Wojewódzki kędzierski w wonecie. Witamy bardzo serdecznie. Pan Jakub. Dzień dobry. Ja. Pan Myślę ty? sobie, jak się nazywa ten odpowiednik naszego gościa disco polowo? On jest też Marcin... Marcin Ku... Miller. Gdyby Marcin Miller nie tak? pisał piosenek, tylko robił koszulę, to ta koszula jest u nas. <głosy> <głosy> jest pan Arbus Dobra, przyjąłem na klatkę. <noise> nie, nie, nie jest nie to jest tak. Dzień dobry tak, państwu. Mów wszystkim, że to Paul w Kuba dobrze powiedział. Naprawdę to jest... Y ja lubię Pola Smitha. Oni nie są naszymi sponsorami, więc możemy powiedzieć. Ja nie wiem, czy są dostępni w Polsce. Ta koszula, jak się przymruży oczy i się od ciebie oddali i się o tobie zapomnie? Smith. Eee, nie zdradzę źródła, sk skąd, skąd mam. Miałem e, kiedyś na targach książki w Krakowie, idę sobie i zobaczyłem Mariusza Szczygła, wybitnego polskiego reportera. Znamy się, lubimy, macham rączką, cześć Mariusz, nagle patrzę na niego, on macha i zamiera nam śmiech na ustach w tym samym momencie, ponieważ czujemy się jak szafiarki na imprezie, dwie, które zobaczyły, że koleżanka ma dokładnie tę samą sukienkę. Ponieważ znaczy nie miał tej samej koszuli co ja, ale poznałem y, charakterystyczny wzór, że ta sama manufaktura. Więc ustaliliśmy, że ja będę szedł w kolory, a on. W... Faktury. Faktury, <grym> ale faktury materiałowe. Ty wiesz? chyba masz bardziej oversize'owe topy. <grym> Dobrze, zacznijmy poważnie. Czy o naczelnym, nawet byłym naczelnym Playboya można powiedzieć, że jest albo był dupiarzem? O nie, panowie. Słuchaj, ja dzisiaj dostałem nie tą drogą. Poczekaj, jed, jeden SMS dostałem dzisiaj. sprawie twojej skromnej osoby. Ko, kolega Łubieński, historyk, i twój przyjaciel proszę, tak? Ja ciebie tak, pożarów w burdelu, napisał, cytuję, tu jest. Pytaj się Melera, czy był dupiarze, więc razem z Kubą wpadliśmy. Naprawdę na naprawdę mi to zrobił, o, Max? Tak. E, Macieju Łubieński, jeżeli słuchasz nas, masz naprawdę przegwizdane. <laughs> Wróćmy do funkcji redaktora, naczelnego, specyficznego magazynu o kobietach dla mężczyzn. Nie, byłem naczelnym pisma. To znaczy nie, nie byłem Hefnerem, nie, nie, nie łączyłem. Pracy z przyjemnością. Przyjemnego, spożytecznego. Więcej, kiedy przeszedłem do Playboya, ponieważ słyszałem różne ploteczki o różnych ludziach, nie wiem, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, więc wręcz obsesyjnie pilnowałem tego, żeby nikt nie powiedział o mnie, że wykorzystuję pracę do E, prywatnych przyjemności. Także tutaj to wiesz. Ściana była postawiona dosyć, mm. dosyć wyraźnie. Ale czy Twoim zdaniem jest to negatywne, seksistowskie określenie dziś? No bo wiadomo, że w czasach naszej młodości no. co udowodnił Rafał, m, pokoleniowo nam bliski. Ono funkcjonowało neutralnie. Oj, czasy się zmieniają. Ja Wam powiem zupełnie, <noise> zaraz to wyjdziesz, że... <noise> bo się śmieliśmy. To się z czegoś, czego <noise> A, jeszcze tak, nie tak. powiedział. Ale ja się powiem, czego się śmieję, bo przed, zanim zaczęliśmy program, to mówię, że w ramach żarciku, że nic o książce. W związku z czym ja przytaczałem przykład koleżanki dziennikarki, która o cokolwiek zapytamy, to ona zawsze zejdzie na swoją redakcję. <noise> niestety muszę teraz się odwołać do książki mogę jej tytuł nie wymieniać, ale uważaj. Słuchaj, kiedy Pisałem swoją powieść. Czerwona jest... ziemia, ja już. No dobrze, ale nie, zaraz zrozumiecie, że nie, nie robię reklamy. Teraz tylko naprawdę odpowiadam na wasze pytanie o słowo. Nie ma problemu, jeszcze nie powiedziałeś WAB, że wydało. E, Więc słuchajcie, tam jest e, e, sytuacja taka, że biały w Afryce oraz mężczyzna i trzy kobiety. Ja wiedziałem, że jest to powiedzmy, e, śliski teren w tym sensie, że zmieniające się czasy, zmieniające się wrażliwość, ja mogę się kierować dobrymi intencjami mogą zostać opatrznie zrozumiane. W związku z czym poprosiłem o pracę przy mojej książce dwójkę redaktorów. Jedna doświadczona kobieta, moja rówieśniczka, ale poprosiłem chłopaka o pokolenie młodszego ode mnie, rocznik 90 bodaj, Maćka Makselona, bo wiedziałem, że ma zupełnie inną wrażliwość niż ja, po pierwsze pokoleniową, po drugie dosyć lewicowo-feministyczny, jakby zupełnie inne śle mhm. śledzę jego profil na Instagramie. Czy Zatrudnił się redaktora czy cenzora, bo ja już nie rozumiem. Nie, nie, redaktora. Mhm. Tylko chodzi mi o to, że y, nie chciałem wylecieć na minie, tam, gdzie nie ma potrzeby, to znaczy myśmy dyskutowali. Czy przykład... to chodzi o zwroty typu Czarny Ląd, na przykład? Nie, Czarny Ląd, ja po prostu, ten, w tym nie ma nic rasistowskiego, ja po prostu tego nie trawię, tego określenia, bo jest mm -hmm. taką, nie, słoneczna Italia, mglisty Albion czy coś tam. Nie, chodziło mi e, o to, że ja mogę, i to bardziej się bałem, nie tych afrykańskich historii, tylko bardziej. E, 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 no krótko mówiąc, żeby nie wyszedł ze mnie wewnętrzny no, dziadek. Na jakie pytanie ty odpowiadasz? teraz? Spokojnie, spokojnie. Ozobiarza do Czyli przez Afrykę idziemy w kierunku placu prezydenckiego. No więc mówię, chodzi mi o to, ja rozumiem, y, słyszałem waszą y, rozmowę i y, 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 znaczy ta histeria, która wybuchła, no jest, mo, mo, mogę ją uznać za zabawną, natomiast rozumiem, co się stało. No, że po prostu zmieniły się. Też problem polegał na tym, że wasz gość, szanowny prezydent Warszawy, ma bardzo duże poparcie wśród kobiet, wśród młodych kobiet, wśród lewicowych, postępowych, progresywnych, jak zwał, tak zwanych. Ale też no dużo i... robić w tym kierunku, żeby mieć to poparcie. No tak. No i no. dlatego sąd się zrobiła, zrobiła się afera. Znaczy, yy... Ale jeden lapsus językowy nie może przekreślać ani nawet służyć do tendencji przekreślania wszystkich zasób. Zasług pa, kolegi Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o kobiety. Ale ja tego absolutnie nie mówię. Ale rynek polityczny, szczególnie ten prawoskrętny, próbował. Ty, by skręty, wiesz? Joachim w... Brodziński, 15 minut, pałdę. Ja, ale wiesz, to prawoskrętny można olać w tym sensie, że, że oni zawsze atakują Trzaskowskiego, to nie ma problemu. Problem był, y, uważam, y, że po prostu zabolało to y, jego elektorat. Nie Niecały oczywiście. No Janek śpiewaka to... też zabolał. Ja tam, no Janek śpiewak to coś Śpiewaka boli wszystko. Istnienie każdego, kto nie jest śpiewakiem. Nie, no ja wiesz, jak coś się stanie, poleci do dudy, do ułaskawienie, spoko. Bo chodzi o to, że słowo dupa, jeżeli dobrze pamiętam, pochodzi od starosłowiańskiego dupło, czyli zagłębienie, dziura. A więc etymologicznie, Marcin, można powiedzieć, że jest to określenie neutralne. Językowo można powiedzieć, że jest to określenie... Panie, Panie Kubo, znaczy nie wiem do jakiego stopnia rozmawiamy na serio, ale serio? Teraz już Ale na przykład y, słowo y, murzyn w y, 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 mojej młodości było absolutnie normalnym słowem. Pisało się z dużej litery. A i dzisiaj dla y, pewnie większości nadal ludzi mhm. w Polsce... Y, a może i dla większości nasłuchających, jest normalnym słowem. Natomiast pamiętam moje zdziwienie, kiedy w powie lat 90. jeszcze poznany przeze mnie półkeniczyk, półpolak. E o imieniu zresztą Kuba, powiedział mi, że dla niego Murzyn brzmi pogardliwie, rasistowsko, etc., etc. Ja się zdziwiłem, ale jakże to i tak dalej. A on mi zaczął tłumaczyć, że na przykład ukochany wiersz polskich dzieci, czyli Murzynek Bambo yy, Tuwima, jest dla niego wierszem rasistowskim. I, i teraz, mógłbym tu spędzić za dużo czasu tłumacząc to, ale przyjąłem po prostu tę wrażliwość. Dobra, w czasach naszej młodości wszystko... Yy, yy, każdy używa, znaczy może nie każdy, ale używanie na przykład słowa pedał było powszechne, po prostu w, w kontekście pedalskie, pedalskie to, pedalskie mhm. tamto i tak dalej, i tak dalej. Czasy się zmieniają, to znaczy w tym sensie nie jest, zmienia się wrażliwość i wydaje mi się, że to nie jest, jeżeli nawet jest element autocenzury, to. Warte chyba jest ustąpienie z jakichś tam, nie wiem, ulubionych słów, żeby... Ale czy takie literalne, pozbawione ironii, pozbawione kontekstu pewnej umowności, która w tej audycji funkcjonuje, radykalne ocenianie tego sformułowania nie jest dla ciebie pewnego rodzaju fanatyzmem. Mamy ogromną ilość związków frazeologicznych ze słowem dupa. Wziąć dupę w troki, pocałować w dupę, truć dupę, okan dupy pocuc, mieć dupę na boku. Te słowo jest nam semantycznie potrzebne. Kuba, ja nie mam żadnego problemu ze słowem dupa i e, tak samo. E, <śmiech> <śmiech> nie wiem, dlaczego się. Ja, ja widzę ten nagłówek która... <laughs> teraz. A to jest dobry to tytuł. Pojawił. Prosimy nasze dziewczyny z plejady. Nie mam żadnego problemu ze słowem dupa. Marcin Mer. <laughs> e, słuchaj, jest, jest tak. Wydaje mi się, że e, e, po pierwsze, ja się nie przyłączam do żadnego churu, do żadnej nagonki i tak Ja tylko pr proszę o pewien rozsądek i równowagę w ocenach. Bo ja rozumiem, na czym polega problem. Natomiast nie rozumiem, na czym polega problem ucieczki od pewnej ironicznej Yem. tonacji tego słowa w kontekście naszej audycji. Wiesz co, Tylko mówisz teraz, czy, Wtedy, e, wtedy, wtedy. Przez... No. Nie, tam, tam było po prostu, wiesz, gdyby to było... Kojarzysz młod... Ty masz dzieci w jakim wieku, przepraszam? i osiem. Czy twój y, syn dziesięcioletni używa słowa brechtać? Brecht słowo. Nie. Kojarzy ci się znaczy, ze śmiechem? Ta... Tak, tak. Czy to obraża Bertolda Brechta? Czy słowo, czy słowo szprycha uprzedmiotawia kobie, kobietę, bo jednak jest sprycha rowerowa? Może być tak. Wolę że... to niż lo, lo, locha, tak jak młodzież. Co, ale to, to należy rozmawiać z kobietami, no bo to jest kwestia... To jest, wiesz... Że... Ale ty w młodości przebierałeś się za kobietę. No tak, ale ja nie miałem z tym problemu. Okej, okay, wiesz co? Problem polega na tym, że, że jest, po pierwsze... Wydaje mi się, że ta sprawa akurat z wizytą Rafała Trzaskowskiego u was, to znaczy, że on, wiesz, szybko to przeciął, przeprosił i tak dalej, wydaje mi się, że załatwia sprawę w tym sensie też dla jego sympatyków, że po prostu teraz ci też tam jadą i atakują, no to wiadomo, będą go atakować za wszystko, w ogóle za to, że istnieje, za to, że wygrał z Patrykiem jakim, za to, że jest e, jaki jest e, i, i wiesz, haters na hate, nie ma problemu, zwłaszcza prawicowi. E, natomiast to, to jest w ogóle szersza sprawa, no, e, to znaczy, e, oczywiście, powiedziałem wcześniej to, co powiedziałem o tym, że świat się zmienia, zmieniają się słowa, zmienia się wrażliwość, ale sam się jeżę, kiedy na przykład idzie to według mnie za daleko, tak? Pamiętacie taki zwrot z naszej młodości, rzuć wapno na druty? Nie wiem, czy Piotruś używał. No, daj daj Płysy, że... do tak, telefonu. Tak. Czy dzisiaj to obraża pracowników robiących to <śledztro> <śledztro> Zmierza. No. Czasy się zmieniają. Zmieniam trochę wektor tak. naszej rozmowy. Kiedyś powiedziałeś mi, mam nadzieję, że pamiętasz, jak byłeś pierwszy raz gościem mojego programu wiele lat temu, że twoim marzeniem była Jolanta Kwaśniewska na okładce Playboya na rozkładówce. Po, zgadzasz się? Pamiętam, tak. Możesz powiedzieć, czy dlaczego i czy wobec Agaty Dudy masz podobne marzenie? Oj. Dobra, po nie jestem e, już na Playboya, więc... Nie ma, nie ma tego, nie, może, nie ma tego tytułu, ale możemy postakulować. E, Dlaczego Słuchaj, Jolanta, pani? Było, 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 jak byłem u ciebie, to jeszcze było w Polsacie, zdaje się mieć program. Nigdy nie pracowałem w Polsacie. I e, w Polsacie, Polsacie, Polsacie i e, u Solorza, u, Solorza, u Solorza, Polsacie, Polsacie. Żak, żak, żak. Polsacie, Polsacie. E, i, e, Wiesz, że ty masz wadę wymowy? A? <laughs> Wiem. I, I cię przyjęli do mediów z tą wadą wymowy? No, jest bardzo Miszaka. A zasmuciłeś w ogóle nam gościa. Nie, to podkówkę Spoko, wracamy do, yy, yy, do tego mhm. programu. Pytałeś O, o Kwaśniewską po, Jolantę. Pytaj, kogo y, Polacy chcą najbardziej. Tak. widzieć. Ja wymi, wymieniłem wtedy. Na pewno wymieniłem Jolantę Kwaśniewską, i pamiętam jak dzisiaj. W momencie, kiedy wymieniłem, y, stropiłem się, że ty się oczywiście bardzo ucieszyłeś, a ja się stropiłem, że to jest nieleganckie. Znaczy, że nie wypada. No ja się koleguję z Aleksandrą, która byłaby druga w kolejce. Y, ale to zaraz dojdziemy do Aleksandry. Y, y, uznałem, że to jest nieleganckie. mówienie o pierwszej damie, że to jest niestosowne, w ten sposób y, jednak w wesołym programie. No i yy, kiedyś, parę lat później, yy, rozmawiałem właśnie z Aleksandrą, czyli Olą Kwaśniewską i tak zeszło na, na, na tę wizytę u ciebie w programie. Mm -hmm. Ja tak mówię, że mi się trochę głupio zrobiło, a on mówi, no co ty, ja wtedy oglądałem z mamą, to I jak ty to powiedziałeś, to mama, ho, 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 ho. <laughs> Także pozdrawiamy panią yy, Jelantę Kwaśniewską. To przepiękna kobieta, z klasą. A ko, kogo nie, na, nie udało ci się namówić? Bo wiem, Ale poczekaj, jeszcze że... Agata Duda, jakbyś no. dzisiaj był szefem, to byś też pomyślał. Yy, nie idźcie tą drogą. Yy, nie mój że mnie na wy, wy. <grym> Cytuję, Aleksandra właśnie. No ja wiem, no I nie ma, ja nie mam psa saby, ja mam przyjaciela wspólnika. <grym> nie, no więc właśnie właśnie włącza mi się teraz czerwona lampka, rozumiesz? Yy. Że jesteśmy słuchani e, przez miliony. E, tak, w związku z czym muszę ważyć słowa. E, właśnie muszę się bronić przed tym, żeby się nie poczuć z, u was za dobrze, bo jesteście tak, A sobie. która z kobiet prawicy dziś byłaby rarytasem, twoim zdaniem, na okładce Playboya? Nie wiem, Magda Ogórek, Marszałek Witek, Bata Kępa. Nie, 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 nie Mazurek. pójdę, nie pójdę. A, do... Ale no, dlaczego? No, jesteś mężczyzną. E, wiesz, ja rozumiem, że wam to da ładne cytaty, ale ja się będę ładnie migoła do odpowiedzi. Dobra, ale w takim razie daj, zostawmy tę politykę. Chodziłeś długo za Magdaleną Mołek, żeby, tak. żeby się skusiła i żeby zapozowała w sesji. A kto jeszcze był na tej liście? Kogo starałeś się przekonać, a jednak się nie udało? To była długa lista, bo w zasadzie na tej liście zawsze były najbardziej popularne kobiety w Polsce. I ten mi zresztą zrobił numer, jest. <noise> Pokazał Marcin na Kubę. Tak. Parkowałem na ulicy Wilczej, gdzie znajdowała się redakcja Playboya. I nagle dzwoni ten wesołek, wiesz, wyświetla mi się jego numer. <noise> I mówi: Słuchaj, a czy chciałbyś, w żeby w Playboyu wystąpiła Joasia Liszowska? Ja mówię, no oczywiście, że, że tak. A on mówi, no właśnie, bo my tu sobie siedzimy, y, gadamy i ona tak nie wierzy w to. No więc ja tak pierwsze takie, sobie, no dobra, ale Kuba jako agent Playboya spoko, jeżeli załatwi zgody Janny Liszowski na pojawienie się w Playboy. I ja mówię. Coś mówię, a ten się rozłączył. I za chwilę dzwoni do mnie jakiś facet mówi tutaj tam Roman Kowalski, program <grym> Kuba Wojewódzki, czy zgadza się pan na wyemitowanie rozmowy? A ja szybko rozumiem, że lubię przywijanie do tyłu, czy klołem, y, czy wiesz, y, jaki słów używałem. tym, jak moja siostra słuchała tej rozmowy wyemitowanej o Kuby w programie, to myślała, że to ustawka, bo ani razu nie przekrołem, co nie pasowały. To prawda, a, czy, że to nie pasowało czy ty do miałeś obsesję w pewnym momencie, że jesteś nagrywany? Mm. Bo słyszałem, że chcieli cię wciągnąć do mamy cię. Ale ty po pierwsze, się, po pierwsze <noise> wszędzie wypatrywałeś kamer, po drugie po, po trzech prawdę. trzech minutach zepsułeś im dzień zdjęciowy, co? Tak, ale bo, 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 bo to było słabo to zrobili. To znaczy, yy, była nad yy, ekspresja aktorska yy, tych wkręcających, ale to było za pierwszym razem, bo za drugim to mnie wkręcili yy, równiutko, jak mnie do wojska wzięli. To yy, bardziej się przełożyli. Nie, ta pierwsza akcja to była właśnie związana z Playboyem i to wszystko było jakieś takie za bardzo, wiesz. Yy, 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 po prostu przeaktorzyli. Ale tak, ale bo, 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 ja bym jednak ten temat, jeszcze parę zdań na temat Playboya, bo byłeś, ile tam byłeś lat? Yy, 9 Dziewięć lat, to, to jest... Najlepiej sprzedającym się numerem w twojej historii był numer z Anią Muchą. Czy macie jakieś pytania do mnie? Z <laughs> Wiedziałem, że to pytanie padnie. Ej, no nie no, Anka, czy Jak my się, do się do do to do zawdzięczamy? Do czy temu, że Ania poszła na całość i zrobiła taką serię e, zdjęć trochę lekko sadomaso? Czy, czy, że postać jak Miłość grająca tam jakąś niewinną madzie... Czy Mi się wydaje, że to się połączyło? To znaczy, że... A co chcesz powiedzieć, że elektoratem jak miłość zrobił ci nakład? Nie wiem, wiesz, no nie, nie, nie było badań, kto kupił dokładnie te numery. Fakt jest faktem, że zrobiliśmy dwa razy większy nakład i poszedł w ciągu trzech dni yy, i nie było w ogóle i prezesi yy, wydawnictwa się zastanawiali, czy zrobić do dróg, Tylko, że wtedy... Yy, Włączyło się myślenie czysto biznesowe, to znaczy, że szwajcarscy właściciele. No już się będą pytać, dlaczego sprzedaliśmy tego numeru dwa razy więcej niż żadnego Które innego. Poszło, poszło 100, 160 tysięcy wydrukowane, 160 tysięcy sprzedane, mówię ci trzy dni mogliśmy wtedy sprzedać jego trzy. Bo tam były dwie 000. wersje, nie czarno, to y, czarno-biała i kolorowa. Taka było... Wersja disco z tego, co słyszałem, bo ja nie oglądałem, tylko mi mówili. Była, no nie no, była, była fajnie perwersyjna i. O ile w trakcie większości sesji było tak, że fotograf chciał tam, żeby modelka śmielej, to tutaj było tak, że po prostu koleżanka Mucha sobie wymyśliła od początku do końca i po prostu wyreżyserowała te dwie sesje, wiedząc doskonale, co chce zrobić. A nie masz takiego wrażenia, że ludzie kupowali ten numer, żeby się dowiedzieć, co u mnie? <laughs> nie, zupełnie nie. A y, kiedyś się zorientowałeś, będąc człowiekiem, który pewnie akceptował i okładki, i rozkładówki, że Photoshop jest jednak największym przyjacielem kobiety? Nie, bez przesady z tym photoshopem, chociaż oczywiście zdarzały się rzeczy, kiedy na przykład nasz wspólny kolega Waciak, e, szef graficzny przez długi czas... E, dzisiaj, autor naszego logo, zobacz. Dzisiaj, a, to to właśnie dzisiaj, dzisiaj szef graficzny w firmie, która produkuje nasze... Naprawdę? Bucha, tak. To jest jego projekt. Pozdrawiamy Waciaka. To jest jego projekt. Około, a, jest jego projekt. E, swoją drogą... E, Bardzo zdolny człowiek. E, tak. No dobrze, ale wracając. No, no. No, no Waciak kiedy zrobił jakąś sesję tak, że e, posłał do druku i dopiero zobaczyliśmy w numerze, że modelka ma trochę większe piersi. W lustrze niż nacieleć na odwrót, bo zrobił, podkręcił tylko e, odbicie. odbicie albo na odwrót. E, ale e, oczywiście, że Photoshop był grany, ale też bez przesady. Ale powiedz mi, czy bo artyści mają rider techniczny? Jak jadą na koncert, dostają tam White Sox, szampana, whisky. A y, co? było w riderze gwiazd? I jakie były konkretne wymagania? Bo niektórzy, zapewne któraś powiedziała, ja nie chcę Photoshopa, albo chcę mieć większe piersi i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tych o, osobach znanych, zapraszanych przez was, a nie o. To nie było w Lightyear, że to było tam. E, pamiętam jakąś scenę stoizmu. Bo ja jestem bardzo zawiedziony, była sesja z Katarzyną Skrzynecką. Tak. Ja ku kupiłem to, byłem to bardzo, z... bardzo, bardzo młodej jeszcze. Ja pamiętam zdjęcie mar... Majtek było jej. I tam to było zdjęcie zsuniętych Majtek. No. Ja byłem bardzo zawiedziony, też bo wtedy jeszcze miałem kieszonkowe. Kupiłem ten magazyn, Mi no, rodzice tak, Komunie złoń, to dali. Tak. Jak mogłeś robić tak? Nie, dam, robić nie za moich. I walisz cały czas młodych mężczyzn. To nie moja zmiana. No, A, no y pana Raczka się zgłosz, może Tomasz Raczko. A są takie plotki, że to z Playboya, bo ci żona nowa kazała ze, <noise> ze ścieżki instrumentalnego traktowania kobiet. <noise> nie, nie, nie. Ż Jak było naprawdę? Wiesz, żony feministkę poznałem dzięki playboyowi. Więc, to wiem. Więc, więc to nie było z nic Nie. Słuchaj, było. Y tyle lat minęło, zwłaszcza, że odwiedziłem w zeszłym tygodniu moich byłych prezesów w Sopocie, sobie pogadaliśmy. Ludzko. Prawda była taka, że wszystko leciało, były cięcia, 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 mm -hmm. i y, trzeba było też. Ja miałem najwyższą pensję w, w, w Playboyu, więc dostałem propozycję. Taką, żeby za mniejszą pensję zostać takim, wiesz, dyrektorem od niewiadomo czego, nie czego, doradcą do niewiadomo czego. A co, doradcą zarządu do spraw rozkładówek? Coś takiego, wiesz. I, i, a, ale, ale ty zarabiałeś więcej niż na przykład zapłaciłeś do dziej i Edyty Górniak? Ze nie, 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 nie. No ale w każdym razie do dzie się płaciło raz, a ja brałem pensję co miesiąc. A to była kwota powyżej 100 tysięcy złotych w przypadku na przykład Doroty i Edyty Górniak? Mogła być. Ja teraz nie wiesz, nie, nie, zastanawiałem się nad tym ostatnim. Według mnie w przypadku tych dwóch y, kobiet to było powyżej 100. Ale Piotr, czy ciebie nie interesuje, tu pytam Piotra, mojego wspólnika, tak. nie interesuje Cię Słuch. rodzaj negocjacji? Że na przykład za 70 no. pokażę to, no właśnie. za 90 no to. to... Nie, nie, tak jak nie to było. wyglądało? Trochę jak konfiguracja samochodu. Nie, bo nie. Do czego zmierzałem z tym pytaniem o Katarzyny Skrzyneckiej? Ona, domyślam się, powiedziała: Ja nie chcę pokazać się full nudity. No tak, no i redakcja na to pewnie przestała, tym, że mówię ci, to nie były moje czasy. Natomiast było, było tak, że to, tego się nie spisywało, to e, i to zazwyczaj nawet nie robili, o ile pamiętam, agenci e, e, <grym>, gwiazd, tylko nie, same same kobiety, aktorki, modelki, mówiły, że na przykład, nie wiem, będzie topless, albo nie wiem, jeżeli cał, całkowita nagość, to na przykład tyłem, albo jakiś tam cień, albo coś i tak dalej, i tak dalej, no to były tego typu Dogadywania? Dobrze, czasy się zmieniają. Minęło parę lat, Playboya nie ma. Zdaje się, z tego, co pamiętam, to kobieta redaktor naczelna zamknęła tą. Nie ona zamknął właściciel. Wiem, no okej, okay, ale ostatnim redaktorem była pani. Tak, to prawda. Czy dzisiaj, z twojej perspektywy, zdjęcia w magazynie dla panów to przejaw instrumentalnego traktowania kobiecego ciała? Nie, dlatego że. Yy, yy... Równie dobrze sobie można przez są magazyny z mężczyznami. Men's Health na przykład. No. Nas z Piotrem zaproponowano nam układ. <grym> Żarty. Nie, 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 to, to nie uwierzę panowie. <grym> Ale będzie dużo Photoshopa. Tak. I co, wasze kartyferki? E, nie, nie, nie uważam. No, e, zupełnie nie uważam. E, była nawet opcja, że Playboy mógł wrócić. E, ale nie w formie digitalowej, tylko papierowej. Papierowej, to znaczy kiedy został zamknięty Playboy Polski, to była druga połowa 19 roku. I dosłownie chwilę potem odezwał się do mnie jeden z bogatszych Polaków, który jak się okazało, wychował się na Playboyu i tak naprawdę się wychował, zbierał, kolekcjonował od dzieciaka. I miał bardzo dużo pieniędzy, i po, po prostu yy, dostałem komunikat, że jeżeli się uda załatwić z Amerykanami nową licencję, mhm. yy, to on chce mieć wydawanego Playboya, nie musi zarabiać, yy, jak wyjdzie na zero, to może dokładać, jak wyjdzie na zero, to będzie super. Yy, I to było naprawdę bardzo, bardzo realne i poważne, i zresztą ludzie pracujący dawniej w Playboyu, łącznie z prezesami, chcieli się w to zaangażować, ja się chciałem zaangażować. No Amerykanie nie dali licencji, o, a, yy, a dlatego, bo zamknięto polskiego playboya, jak mi tłumaczono, nie wiem na ile to było prawdziwe, że oni się bali, że y, zostanie odpalony jeszcze raz, znowu zostanie zamknięty i to będzie, wiesz, wizerunkowo mm -hmm. nie halo i to tak właśnie, dalej. Właśnie, tak. tak się zastanawiam, co robi teraz Playboy? Czym się zajmuje, na czym zarabia ogólnie, globalnie? Nie wiem, nie wiem. Przecież mówiąc, wiesz, ja jak zamykam jakiś rozdział, to y, bo, nie, nie bo śledzę. raczej to, to, co można zobaczyć na ich stronach, to jest bardzo softowa nie. historia, ta no hardkorowa chyba ich bardzo nie, mocno wypiera. Nie mam, nie mam, y, wiesz, o tym, że się że internet zabija wiele rzeczy od prasy codziennej po, y, po pisma typu Playboy, to było wiadomo i wie jeszcze za moich czasów, to myśmy nawet kombinowali. Pamiętam, ze znajomymi z agencji reklamowych robiliśmy taki projekt nowego, jakby Playboya, który właśnie miał być mniej na gości, miał iść bardziej w stronę lifestyle. Już widzę te kolejki, wszystko. <noise> <noise> Słuchaj, zejdźmy, wyjdźmy trochę z, z Towarzystwa Gowych. pań. Ty jesteś niechrzczony. Nie. Znaczy... Dlaczego? Bo, bo mnie rodzice nie ościli. Dobrze. Proste. Ty nie, ty nie chodziłeś na religię? Nie. Znaczy raz byłem dla żartu, jak, e, jak, mówię, jak każdy raz, w tym studiu. Jeszcze raz, byłeś na religii dla żartu? Tak, bo e, to było w czasach. E, kiedy religii nie było w szkołach i chodzi, chodzili tam no. na, na, do parafii gdzieś uczniowie i z mojej klasy chodzili prawie wszyscy i kiedyś był ksiądz na zastępstwie i oni powiedzieli, że zobaczysz, jakie to jest śmieszne. E, I po prostu mnie tam wzięli, bo ksiądz nie znał dzieciaków, żebym zobaczył. E, bardzo im współczyłem, że muszą tak co tydzień. Ale żart się udał w sensie takim merytorycznym, czy nie? Nie, no po prostu zobaczyłem, jak wygląda lekcja religii, no bo to straszne. No i jak wyglądała? Strasznie, no. Stasznie, o, no. Ale co, co Co to znaczy, że co, narracja ci bohaterowie... Nie, no, nie, no, no, Słuchaj, opowieści, dotyką. które tam były lata temu, już nie pamiętam dokładnie, no ale... Dobrze, nie byłeś u pierwszej komunii. Nie. No jest... Ma, a masz chociaż bierzmowanie? Nie, no nic nie mam. <laughs> nie, bo zastanawiam się, <laughs> mamy przejść do rozmowy o polskich ważnych sprawach z facetem, który... który... Słuchaj, a co to znaczy, jak twój tata powiedział technicznie mówiąc, to też jesteśmy Żydami? No to jak wracałem z podstawówki, opowiadając antysemickie dowcipy, które... Używałeś zwrotu mosiek? Oczywiście. Mm -hmm. W ogóle, e, Mosiek, wiadomo, poza tym było coś takiego, że niedaleko naszej szkoły był taki sklep mały, warzywniczy, co się mówią użytka. E, użytka albo u nas paczka. się tu... Miałeś taki sklep? U mnie takiego nie było na powieść. Teraz jest żabka. Ja... U Użab... Użab... <laughs> <Straszny. śmiech> Nie Wycofuję go. E, wiesz co, i, e, kiedyś przyszedłem z jakimś już szczególnie hardkorowym, jak rozumiem, mm. dowcipem, nie pamiętam jakim, bodaj <laughs> była to piąta klasa. No i, e, i właśnie wtedy tata do mnie... Ja, jaka była? Ale to jest. Hmm, jaka była twoja reakcja? Czy myślałeś, że to był żart, czy dostałeś to tak w splot słoneczny, Sp splot. że przez parę. był a to, Poczułeś się gorzej, czy poczułeś się bohaterem swoich żartów, swojego wykluczenia? Poczułem gorzej Poczułem się gorzej, dlatego że yy, nagle. No bo umówmy się, kontekstem tych żartów wszystkich była pogarda a, a, a dla życia. A powiedzmy, jaka to była? To było lata 80.? że to pi piąta klasa moja, jestem 68, to musiał być 79. Okej. Okay, okay. Przed przecierniemięć. <laughs> wiesz, że ciągle w trójce polskich inwektyw Czasów słowo życie jest na drugim albo trzecim miejscu. To no myślałam się. Mówi, pedał i żyd. No to też jest trochę a propos tej naszej wcześniejszej wiesz, rozmowy yy, o dupiarzu i innych słowach, że wiesz. Yy... Jaką tu widzisz analogię? No, taką, że Żydek na przykład, hmm. wiesz, można nie używać. Można... Pamiętasz, jak w Dzień Dobry TVN jedna z aktorek powiedziała, że TFN pożydził na kalendarz? I w... Broniłem jej. Hmm. dlatego... Właśnie że... mówię o żywym języku. Bo, broniłem jej, bo ona nie miała złych intencji. M mówiła, no, e, wiesz, jest, na tych jak Radosław Majdan mówił, że ktoś tam przeaktorzył, no to ona powie, że przyżydził. No. Tak jak mówienie, nie każdy, kto mówi, że ktoś kogoś ocyganił, jest od razu rasistą, tak? I znowu wracamy do tych spraw, wiesz, co zrobiłem. Cygan fuch. mi kiedyś pokazał, nazywał plakat, gdzie było napisane Jacek Cygan koncerty i było takie przekreślone, było napisane Rom. <laughs> wiesz, że ktoś już tak absurdalnie rozumie. Yy, nie, no myślę, że to jest raczej, wiesz, czarne poczucie humoru. Yy. No dobrze, bo, bo twój dziadek, bo mamy rozmawiać o polskich sprawach. Twój dziadek, Adam Meller, był ideowym komunistą i to mnie ciekawi. ciekawi. To znaczy, że on wierzył w wolność ludzi od ucisku i niedostatku? Taki czysty, pierwotny komunizm? Wiesz, że społeczeństwo ono... miało być wolne, bez rządów, państw? Nie, tak jednym... to nie, nie. On wierzył w taki wariant komunizmu, że, że po prostu Polska pod rządami komunistów jest lepszym państwem, że krótko mówiąc Polska powojenna jest lepszym państwem niż Polska przedwojenna. Wiesz, powszechna, powszechna edukacja, likwidacja analfabetyzmu, reforma rolna. prywatnej. Tak, tak, tak. On to Ale wszystko... też te wspólnościowe rzeczy na przykład wrzucał w to nie tylko środki produkcji, ale też żony, dzieci? Nie. Nie, czyli nie był pan... Nie, <laughs> nie. bo zastanawia mnie... Nie, nie ten rodzaj komunizmu. Bo, bo ty jesteś też kumplem Mariusza Kamińskiego, tego Nie, nie została. jestem kumplem. Byliśmy... byliśmy. <laughs> Naprawdę wyciągasz brudy dzisiaj. Byliśmy. Nie, po prostu spróbuję poznać, kim jest ten mężczyzna, co do nas przyleciał. <laughs> e Mariusz Kamiński, jesteś na ty? Oczywiście. Gadacie coś? Masz jego numer. Nie, ostatni raz telefon, nim gadałem 10 lat temu. A znaczy on słyszy, co ty gadasz, o tak? E, znaczy, to znaczy on, na pewno. On wie, co ty mówisz Ostatni raz z nim rozmawiałem 10 lat temu. Wtedy miałem jego numer. Dobrze, czyli był twoim kumplem. Raczej był moim. E, znaczy, tak. Od ludzi z NZS-u słyszałem. Był moim kumplem. Że byłeś w niego wpatrzonego, bo radykalizm czego wary ci zgadzaś, tak. Byłem, e, był moim Czyli e, byłeś jego fanem? Może nie idolem, ale był dla mnie, e, jak to dzisiaj młodzież mówi, że nie autorytet, był moją inspiracją. O, Mario Kamiński był Mario. Bo o, Liga Republikańska, Hulina. Nie, Liga była później. Ja Hulina. mówię, e, w, e, w Ligę się już nie bawiłem. E, to było wcześniej, w, pod, e, w czasach nielegalnego podziemnego mhm. NZS-u. Bardzo mi imponował radykalizm yy, ja, radykalizm. Czy, czy ja mogłem cię kiedyś widzieć na urodzinach Bronisława Wilsztajna? Mogłeś. Chodzi, chodziłeś, tak? A ty, a ty co robiłeś? No. Przechodziłem obok. Yy, bo ty z tego czasu miałeś większość kumpli pisowców. Ja pamiętam m, takie czasy, kiedy się gdzieś tam mieliśmy, spotykałem cię na koszykach, siedziałeś z ludźmi, którzy by raczej mieli takie skłonności, bym powiedział prawicowe. Pisowskie. Na koszykach. Tak. Na koszykach to. Dobrze. Miałeś kumpli pisowców. No miałem. I powiedz mi, jak my mamy z tobą rozmawiać o naszych polskich sprawach z Piotrem? No właśnie, wiesz, to jest ciekawe. Wychodzicie troszeczkę ze swojej banieczki. To ja tylko powiem, jak poznałem i zweryfikowałem to dzisiaj. Marcina Mellera. Ja obejrzałem dzisiaj film Fidyka Ostatki. Pamiętasz o ostatnim zjeździe KCPZ? Tak. I ja pamiętam ten film jeszcze sprzed lat, kiedy y, y, ty tam stałeś, demonstrowałeś, jak sam powiedziałeś przed wejściem, to już dostałeś w dziób tego tak. wieczora. Y, ty byłeś y, mój drogi, bo to też dzisiaj zacząłem grzebać, ty, ty, ty masz teczkę na ciebie. Są. Nie no, e, widziałem swoją teczkę. E, zresztą było, było bardzo śmieszne, bo ja miałem pseudonim nadany przez SB Banan, y, i, od, co to bardzo bawiło moich znajomych. No. Ale to Słuchaj, jest... banan, a co było w teczce? Czy tam były rzeczy związane z y, Twoją aktywnością tak I Ale same? to była bardzo fajna teczka, dlatego że się okazało, że nikt z moich y, teczce nie ma żadnych. nikt z mojego otoczenia nie donosił. Y, to znaczy, najbliższy kapuś, y, jaki był, był w ogóle nie z naszego środowiska. Oni. SB nasyłała na nas gościa, który w ogóle, taki wiesz, katolicki narodowy... Katolicki, Czyli od razu nar... wiedzieliście, że to coś jest nie tak? Znaczy on był tam, w ogóle mówiono, że to jest trefny gość, katolicko-narodowy typek taki i on, on był wysłany do inwigilacji. Na... To, co ja znalazłem w mojej teczce, to były zapisy z podsłuchów domowych, to znaczy podsłuchiwali mhm. I teraz pytanie, czy założyli podsłuchy u mnie w domu z powodu mojego taty, który też był związany z opozycją, czy z, z mojego powodu? W każdym razie mieli podsłuchy. No i tam w ogóle były dosyć też śmieszne rzeczy, bo na przykład dzięki teczce przypomniałem sobie o jakichś imprezach, bo tam oni musieli stać też pod domem, bo tam spisywali, mhm. kto wychodzi, czy w towarzystwie kobiet, czy, czy nie kobiet, no takie różne. A, bo, bo musimy zrobić przerwę. Ty, ty, ty masz dzisiaj kłopot z ideowym określeniem siebie, czyli na takiej a, a naprawdę archaicznej mapie podziału na lewaków, prawaków i dziwaków ty jesteś. Jestem anarchokonserwatystą. Anarchokonserwatysty. To wytłumaczy nam po przerwie, co to znaczy. Tak, Anarchokonserwatysta, ja, ja, ja to jest ja bardzo. Piszę to w Google, Ciekawe, zobaczymy pisz, się, pisz, mi komputer pisz, nie Pisz, 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 pisz. E, W pół do dziewiątej, zaraz wracamy Marcinem Meller, naszym gościem. Wy... Anarchokonserwatystyczna. Marcina obserwować na Instagramie, możecie komentować, kim jest ten pan na przykład, mm. albo bardzo przystojny, fajna koszula od pola Smitha itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Zaraz wracamy i porozmawiamy też o zapomniałem, od czego mieliśmy już zacząć, widzisz? To to skończymy na oh, tym. Dobrze. Znaczy jak najmniej o książce. Dobrze. <laughs> Kartnerem podcastu jest Buch bezalkoholowy. Wojewódzki Gęzierski w yy, druga część rozmowy z Marcinem Mellerem. Od czego mieliśmy zacząć? Kiedyś Marcina, nazwisko, tak jak później trochę hmm. Twoje, yy, było takim synonimem Warszawy. By nie powiedzieć Warszawki. Imprezy, dziewczyny, hmm? rock'n'roll, kontkultura, trochę szpan. To miłe, myślę, że tutaj chcesz nas obrazić. Nie, nie. Czy dzisiaj. Yy, to już jest przebrzmiałe i czy twoim zdaniem albo waszym zdaniem Warszawka to było takie pokoleniowe preludium do patointeligencji? Ha, no w tym sensie, że jak rozumiem Mata z kolegami, koleżankami, to, to jest dzisiejsza Warszawka. Y A to są wasi następcy, czy nasi następcy? Wiesz? Kiedyś co jest grane, nie wiem czy pamiętasz, zrobiło taką analizę, kto jest największym synonimem Warszawki? Byliśmy ty, tak. ja i Nina Terentiew na pierwszych trzech miejscach. Tak. Ale Nina Terentiew? Nie wiem dlaczego ona. Pamiętam, między nami może. pamiętam, że Raczej kiedyś... miłości. Pamiętam felieton Daniela Pasenta, mm -hmm, który mm. napisał lata temu, to musiał być ze 20 lat temu, że kiedyś to była Warszawka, bo Warszawka to mm -hmm. był, nie wiem, Janusz Głowacki. I Marek Płasko, Agnieszka tak, A teraz ta Warszawka to już nie jest Warszawka, bo o Warszawce to się mówi, że tam są Mikołaj Lizut i Marcin Meller i nie mm -hmm. wiem, czy by, wtedy w imieniu... My się lubiliśmy z panem Pasentem. Ale, ale może napisał ten felieton zanim się polubiliście, wiesz. My się długo znamy. Okej. Okay. Ja pracuję w polityce już dłużej niż ty. Y w sumie, w sensie w sumie. tak. Ja 12 lat pracowałem. A ja 13 rok. Ja. Więc y, w każdym pokoleniu jest jakaś Warszawka. I, y, y, I... Ja, ja, ja wiem, że Warszawka ma pejoratywne określenie, natomiast ja jakby przyjmowałem to na klatę. To znaczy, w tym sensie, jak ci no, mówią. Tak, musi robić za imprezy. No tak, znaczy, słuchaj. Y, urodziłem się w tym mieście, kocham to miasto. Żyłem kolorowo, w sensie y, wiele kontaktów. W liceum, kiedy większość ludzi żyła jednak w swoim kręgu licealnym, przynajmniej w, w tym czasie, kiedy ja byłem w liceum, to miałem znajomych tam nie wiem, w dziesięciu szkołach. Lubiłem robić imprezy, lubiłem sam się bawić. No, no okej. Okay. Ale czy ta Warszawka doprowadziła cię do takiego stanu, że kiedyś ojciec groził ci, że, że cię ześle do szkoły z internatem i zaostrzonym rygorem w białym stoku? Czy to zawsze był taki radykalny to, to to Stefan? Przede wszystkim było zwykłe nieuctwo moje. Yy, miałem, powiedzieć cztery bańki na półrocze. W której klasie? O, druga albo trzecia. Na pewno naturalna. To jest dobra liceum. Bo w w reju, tak. Bo go do Frycza nie przyjęli. To prawda. Tak. <grym> no do, do tego też wrócimy. Do Frycza chodziły takie elity jak ja. No. <grym> e, więc wiesz, no, postraszył, bo, bo byli trochę bezradni wobec ale, mojego niewództwa. Ale jak znałeś swojego ojca, znałeś go lepiej niż my podejrzewam, hmm. bo on mógłby to zrobić? Mógłby. Zdecydowanie mógłby. E, to znaczy, e, tak. Tu, tu, y, dlatego się wziąłem do nauki. Bo wiedziałem, że to nie jest, y, y, że jeżeli ja y, uwalę tam drugą czy trzecią klasę, to, to mógł mnie do tego biegłego stoku. Chcesz wysłać. powiedzieć, że się wziąłeś do nauki, to w takim razie jaka jest temperatura na dnie głębokich zbiorników wody? 4 stopnie kolego, to śmierci. Ale pytanie o. o o temperaturę nad niegłębokich zbiorników wodnych, to miałem właśnie na egzaminie do Frycza Modrzewskiego. E, I na tym poległem, bo to było pytanie z fizyki. E, I mimo, że miałem. E, s, e, no, w każdym razie tam było mega obłożenie, bo po pierwsze, Frycz był legendarną warszawską szkołą. To po był, drugą, to był trudny czas dla Frycza ze względu na Grzegorza Przemyka. E, nie był nie? z jednej strony bardzo trudny czas, bo mm. to było tuż po morderstwie Przemyka, a z drugiej strony to spowodowało, że e, jeżeli wcześniej na jedno miejsce do Modrzewskiego zdawało powiedzmy 8 osób. To był jak zdawało, medycyna. A swojego czasu, Frycz, Modrzewski był, Ale dobra, nie dołączyłeś do warszawskiej elity intelektualnej, bo się tam nie dostałeś. Dostałeś się do Reja, jesteś średniakiem. Kazik, Kazik Nawet nie do Reja, do... Ja jeszcze miałem pół roku w Poniatówce. Ale co takiego, taki okres, taki, jakiś taki, co to było, taki, przejściówka taka? Nie przejściówka, tylko że w momencie... Zakład karny taki. Jak nie poprawczak. Do, jak się nie dostałem do Modrzewskiego, to była elita szkół, do których można było pójść. Poniatówka potem się stała, to mieliśmy oglądać te rankingi liceów warszawskich, no. to Pieniatówka, przynajmniej niedawno, ale chyba i dzisiaj, jest jednym z najlepszych listów warszawskich. W, w moich czasach nie było. Byłem tam pół roku i zdałem sobie sprawę, że Matwiz, bo ja zdawałem do Matwizu, że Matwiz to nie jest dla mnie. No dobrze, ale przecież do szkoły pod tytułem Rej mm. chodził słynny Duat Żebrowski i. i ale oni przyszli po mnie. Czaskowski, ale słyszałeś, że byli dupiarzami? Czy. czy <grym, grym>, <grym, grym>, Słuchajcie, Nie. Ale okej, dobra, zostałem. Wy... Okay. Słuchaj, ja o Rafale Trzaskowskim usłyszałem pierwszy raz, bo mój, moje rodzeństwo młodsze chodziło do tej samej podstawówki, do 158. Mm -hmm. I. Na sta, starówce r, r, różny element był i y, kilku młodych elementów wrzuciło mojego brata Andrzeja do śmietnika. Takiego wiesz, dużego na. Trzaskowski wrzucił Andrzeja do śmietnika. Nie, właśnie nie. Wrzucili jakieś żule, a trzaskowski Żebrowski mu uratowali Andrzeja, wyciągając go ze śmietnika. Y, I wtedy pierwszy raz usłyszałem o trzaskowskim, że właśnie porządny młody człowiek. Zobacz, i już bało Warszawę wtedy. No. Bo to było w Warszawie. Tak. A jeżeli ty nie jesteś średniakiem, to dlaczego nie dostałeś propozycji stanowiska potomku Lisie w Newsweeku? <laughs> ale tutaj wywołał podobno pod tym budynkiem, jak przyjechałeś do lekarza. To był to, ja, ja, to to, był ja, ja, to wyszedł Marcin, no i wszyscy myśleli, że on właśnie. przyjechał. Ja, no właśnie ja. o dlatego pytam, bo... Nie wiem, no to, ale słuchaj, ja, ja wychodzę tu samo, idę na podwórko, bo tu szedłem do lekarza. I nagle widzę grupka ludzi mi się przyglądająca rozpoznaję twarze i <laughs> yes, yes, ja mówię, yes, nie, nie, nie. nie ja, ja do lekarza, ja do lekarza. mówi, <laughs> mówimy nie, do widzę. No i poszła i tak plotka. Nie, słuchajcie, wybór Tomka Sekielskiego jest najlepszym możliwym wyborem naczelnego Newsweeka. Serio, mam świadków na to, że rozmawiałem spekulując, kto zostanie naczelnym e, Newsweeka i że e, nie ma lepszego niż Sekielski. Wielu no wiesz, du dużego wyboru chyba nie było, nie, to nie było tam. Ale myślisz, że, 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 że Lis poleciał, dlatego że przemawiał do ludzi żulerskim językiem? Czy prawda jest e... to. W sieci dzisiaj przeczytałem, znaczy w sieci taki artykuł poświęcił okładkowi Tomkowi, że charyzmatyczny, ale mobbingujący. Pięknie. Pozwólcie? Przynajmniej z jednym się zgadzam. Yy, powiem tak. To co, powiem jak rasowy dyplomata mm -hmm. i postawię kropeczkę. Słuchaj, dzięki Lisowi zacząłem pisać felietony, yy, yy, ta, wymyślił mi to... Felietony, tak? A czy na temat twojego felietonu powiedział, kurwa niech wypier... z tą Gruzją, co my jesteśmy na to, jabonek, national geographic? To jest taka z listą. Tak, Więc tak powiedział, tak. inne stosunki w pracy. U yy. nas mamy inne. <laughs> Pisałem przez całe lata co chciałem. Pisał mi prywatnie smsy o tym, czy mnie kompletnie popiliło i tak dalej, bo mu się nie podobało to, co napisałem. Zawsze drukował. Zdjął mi w życiu tylko dwa felietony: jeden o Gruzji, jeden z... kiedy napisałem... O żonie. No i uznał, że zbyt prywatny, i miał rację. Mm -hmm. I tyle to jest, co mogę powiedzieć. Odszedłem z Newsweeka na własną prośbę, nie z powodów, znaczy z bardzo prostego powodu, szedłem do wirtualnej Polski. No. Na, krótko. Na, krótko. na krótko. Jest 40 minut trwa już nasza audycja i to jest ten moment, ja zadam pierwsze pytanie. Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Byłe, miałeś tak po, zwane pytanie. na biało, wreszcie się w, 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 biłem klinem między was, panowie. Myśmy się dawno nie widzieli. Ja wiem, ale... Stara miłość nie rdzewieje. Tak. Chłopcy, koledzy, Marcinie, szanowni. Y przeczytałem... No, z każdej audycji tutaj czytamy życiorysy. Yy, życiorysy naszych gości. I czy ty zdajesz sobie sprawę, że twój dom był domem niezwykłym? Który sprawił, że jesteś tu, gdzie teraz jesteś? Ale rzeczywiście, no, znaczy to, że. Odpowiem na drugą część pytania. Tak. No, yy, to jest wielka zasługa tego, tak, jak cię ukształtowano? Tak, tak, nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Czy był niezwykły? Słuchaj. Yy, na pewno w takim. Standardowym, okej, okay, słuchałem Waszej audycji z Trzaskowskim. Mm -hmm. Sam zainteresowaniem słuchałem mojego domu rodzinnym. To był dom niezwykły, tak? No bo to prawda. Wymieniasz te wszystkie tak. nazwiska wspaniałych artystów i. Kalina tak... Jędrusik trzymała trzymał go na no, kolanach. Tak właśnie, no jak to usłyszałem, to mało kierownictwo. Kto ciebie nie trzymał na kolanach? Mnie, yy, yy, Daniel Pasen? mnie na kolanach trzymały yy, przyjaciółki moich rodziców yy, z inteligenckich warszawskich domów, nie osoby yy, publiczne, tak jak. Yy, Ale co Janna Senyszyn? <laughs> ale, nie, nie. ale też to jest dobre pytanie, bo tak. No, tutaj ra, prezydent Rafał nam no, mówił o wielu znanych osobach. Ty przybiłeś piątkę Hugh Hefnerowi. A kto, ja, kto jest taką najważniejszą osobą w dziejach świata, której przybiłeś piątkę? Ja nie, nie, nie poznałem yy, najważniejszych osób na świecie. Poznałem paru fajnych yy, twórców, mhm. których yy, poznałem. Pamiętam moje marzenie wielkie, poznanie. Tadeusza Konwickiego, e, i... pisarza, który był absolutnie moim... E, to każdy z nas jak, pisarza, jak czytał Małą Salto, Apokalipsę, e, to e, widział, Kompleks Polski tak, tak. E, i tak dalej. I było coś takiego, że ja na maturze napisałem, był temat wolnym pod tytułem Które konwencje w literaturze i istotne odpowiadają ci najbardziej dlaczego? I napisałem o Tadeuszu Konwickim. Co więcej, napisałem o nielegalnych wówczas jego książkach, czyli o kompleksie... I list po... ci to cofnął? Nie, list nie <laughs> cofnął. Co więcej, dostałem wyróżnienie Życia Warszawy. Co prawda nie wydrukowano tej pracy, bo nie mogli wydrukować. Natomiast hmm. wtedy... To mi tata załatwił przez znajomych. O, wreszcie jest ten tak, jest I dziecko słuchaj, będzie. i to była, a nagroda polegała na tym, że zostałem zaproszony do Mistrza Konwickiego, do jego domu. Mnie się zawsze wymienił, to jest ulica Górs Górskiego, górska jest na, na dole. No w sensie to, to słynne mieszkanie z widokiem na pas kultury, który hmm. opisywał w wielu swoich książkach. I Jak dla... pisał kamienny tort przestrogi. Więc 19letni Marcin Meller był u. To ja bym chciał, bo mówisz o Marcin, bo czas leci. Ty masz taki życiorys, że ciężko przebrnąć przez te wszystkie rzeczy, które ci ojciec załatwił. Dlaczego? <grystanie> dlaczego ty prowadziłeś program Agent? Ja sobie dzisiaj obejrzałem fragmenty. Ty byłeś tak niecharyzmatycznym prowadząc, <grystanie> Tak sennym. Marcin, skąd ta praca? Co Mariuszowi tak. Walterowi obiecał twój stary? <grystanie> dostałeś tę robotę. To jest moje pytanie. proszę. <grystanie> taka jest formuła tego hosta, bo ja byłem po drugiej stronie, tak, mój drogi. Z cikiem ja, Niecikiem. Ty, wie, ty nie byłeś proszę. tym co, no dzisiaj <grystanie> mam To Prawie doszedłem do finału. W, w półfinale mi Marcin, dlaczego ciebie wzięli? Przecież ja miałem wrażenie, nie, że Ale się taki tam musi wziąć. być host. E, to tego, był, ja widziałem hostów brytyjskiego, kurna James Bond. Ja myśl, myślę, że było tak, że nie mieli prowadzącego, bo ja też pamiętam. <grym <grym ale nie, no, nie mieli do końca. Ale kuba, e, ja mam posadzie. absolutną świadomość. Ja zawsze w życiu. Prawie ty zawsze... nie byłeś koresmatycznym, chcę to usłyszeć. Nie? Byłem kandydatem drugiego wyboru. Dlaczego zostałem Przez, naczelnym. A kto miał? A kto miał? Ale poczekaj, czy ty wiesz, że od telefonu Waltera do niego, do decyzji, że to on, trzy lata minęły, bo ja znam tę historię. Meller. Jakie Że zadzwonili do ciebie, czy nie chciałbyś pracować w telewizji, przybyć na tak. casting, i oni po trzech latach tak. zdecydowali. Tak. Trzy lata jego kandydatura. Weźcie go. Dzwonił no, tak. Zadzwonął w zamrażarce, jak tak. ustawa. E... M Stefan Meller dzwonił: Weź, Mariusz, weź. Cóż, tam są tysiące, za tobą wstawał. Tak. Yy, słuchaj, była. Żyzga chodziła. Tak. Była, była taka. Nie znałem ich wtedy. Hmm. Tak, niecharyzmatyczny. <laughs> Daj mu spokój, to jest nasz gość w końcu. Marcin, Osta, ja, ja pamiętam, co z tym agentem było, to był koszmar. Po prostu ja tak kompletnie wiesz, nie wiedziałem, co robić, jak robić, etc. To widać, to bardzo dobrze pokazałeś. No. E, I e, 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 aż w końcu tam byli szwedzcy konsultanci. Oni <laughs> po prostu widząc, jak jestem plany <laughs> ze strachu, <clears throat> to mi poradzili, żeby mówić właśnie to, dlaczego pije Kuba. słowa. Y -y. Y -y -y słowo przerwa, słowo przerwa i. Y -y -y Uratują montaż. Dokładnie. Okay. <kł> Zacząłem tak robić, w końcu nie ratowali tego. A możesz te komuś, kto nie zna, odtworzyć teraz ten tok? Bo ja bym chciał to usłyszeć. E, ja ja jestem Marukowicz. Tak, a ja jestem y operatorem zadania. A ja jestem konsultantem no. Sven ze Szwecji. No, leci jabba w Leci no. no. Super, trupa. No. Czy powinienem mieć tutaj e y -y. nóż w tak? takim dzisiaj? Z uchwaleniem. Dzisiaj. Po raz kolejny. Ile są reklamy? Ktoś nas opuści. Ja, ja nie mogę! Dobrze. Słuchaj, dobrze. leżą. Leć... O nie, o nie, sam musiałem. Piotrek, zanim... Przerywasz człowiekowi. Nie mogę. Ka w jednej. No, w obec... kopercie. Dobra, już wiemy. Jest. Twoja obecność Czerwone. w programie śniadaniowym TVN, tak? dla mnie, człowieka, który cię bardzo szanuje i ceni, i znamy się wiele lat, była jakimś intelektualnym wykastrowaniem. Czy tak chciałeś być celebrytą, czy na rynku nie było lepszych? Propozycji finansowe. Jaki miałeś z tego profit pozafinansowy? Słuchaj, ja bardzo lubiłem yy, Dzień dobry TFN. Mm, nawet nie chciałem powiedzieć, do czasu nie do lubiłem. Do czasu, kiedy Twoja partnerka cię pozbawiła pracy? Mówisz o pierwszej partnerce? O pierwszej partnerce. Znaczy zaraz, zaraz mówisz o Poczek, ja my... O pierwszej partnerce, bo tym potem Kingce. z Magdą mołek pracowałeś. Nie, ja nie, a powiedziałem Kinga. o pierwszej partnerce. No nie, pierwsza była Kinga Rusin. Tak. Najpierw Kinga Rusin, tak. a potem. Była taka legenda, że to ona, bo ją przykrywałaś intelektualnie, ona zawalczyła, żeby się ciebie pozbyć. Kinga? Tak. Nie, 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 nieprawda. Nie? nie, nie. Taka legenda krążyła, no to nie nie, 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 to teraz albo sobie robisz się jaja, albo. Nie, no, mówię poważnie, zwróć uwagę. Nie. Mówię jak ty. Wagenski, tu jest koperto. Kinga, Kinga szybko myśli. Nie, nie, nie. Tam chodziło, słuchaj, było zmęczenie materiału, ja odszedłem. Co więcej, nawet kiedy już powiedziałem wielebnemu Miszakowi, że odchodzę, to on jeszcze prosił, żeby nie ogłaszać i Kinga próbowała przekonywać, żeby nie odchodził, mówiąc, krótko. więc to jest absolutnie. To jest nieprawda. Nie? Ale czy taki program, w którym niby serio mówi się o banialukach, w którym w formule takiej quasi-publicystycznej uprawia się nurkowanie na płciznach, to jest intelektualne wyzwanie dla faceta twojego formatu? Ja się bawiłem tym świetnie. Yy, znaczy co, tak Sergio leon Na zasadzie reżyser klasy A, obecny w filmach klasy B? Yy, nie, to pasuje do powieści, którą napisałem. <śmiech> <śmiech> co, co, co? <laughs> Czerwona Ziemia. Uuu! Przypominam Dobry, tak. tytuł. Ale nie masz takiego wrażenia, że byłeś bohaterem kina a klasy A, obsadzony w serialu klasy B? Nie, nie, dlatego że y, ja generalnie... Trzy czwarte tematów. Dla mnie Dzień Dobry TVN to było w pewnym sensie robione kilkudziesięcio, kilkudziesięcioma osobami takie okno na to, czym naprawdę żyje Polska. Polak, tak. tak. Ja się z Dzień Dobry TVN, z dokumentacji przygotowywanej przez dziesiątki tam ludzi, przede wszystkim dziewczyn, kobiet, dowiadywałem, czym naprawdę żyją moi rodacy. I mhm. nie mówiąc o tym, że brylowałem potem na kolacjach, opowiadając ludziom, wiesz, od artystów, o których oni w ogóle nie mieli pojęcia, bo. bo Stolejka we... o chłopców na przykład. Y... Czym karmić papugę? E, przyznaję, były tematy, które mnie kompletnie nie obchodziły i zresztą było po tym, to po mnie widać. I tam... Jak usunąć kamień z umywalki. No na przykład. No wiem, bo oglądam. E, czy tam wiesz, nie wiem, stresy twojego psa, to to mnie mm. w ogóle nie interesowało. Natomiast mm, mówiąc o tym, że kiedy był taki jeszcze czas, że byłem i naczelnym Playboya, i robiłem to dzień dobry TVN, to ja wykorzystywałem w ogóle rzeczy, o których się dowiedziałem, w dzień dobry TVN, albo ludzi, których poznałem, w dzień dobry TVN, po to, żeby zrobić y, materiał do Playboya. A kiedy, a kiedy do, dojrzejesz do takiej, do ujawnienia prawdy, dlaczego redaktorem naczelnym WP byłeś tylko trzy tygodnie? Czy po trzech tygodniach zorientowałeś się, że to jest burkowiec? nie. Czy, nie. Nie, nie, nie o to chodziło. A on musi się napić, zobacz, gra na czas. Nie, nie gra na czas. Wiesz co, e, to nie. E, powiedzmy, historia trwała dłużej, bo tam e, od propozycji do formalnego podjęcia pracy to były. E, trzy lata. E, nie, dwa miesiące, trzy miesiące, mhm. dwa i pół miesiące. W największym skrócie, i więcej nie powiem, tak. było tak, że. Ale też jesteś w onecie-liderze, tak, jeżeli chodzi e, o platformę. E, powiedzmy, obiecano mi jakąś paletę możliwości zmiana dnia numer jeden. Po przyjściu do, już formalnie do pracy i się okazało, że to się raczej nie ziści. A miałeś to na papierze, czy to była sło, słowny? No więc właśnie słownie. No. Przy świadkach, Rozumiem. A, i, jak się mówi o tej platformie, że jest matecznikiem hejtu w polskim internecie, że hodują sobie czytelnika, który szuka złych emocji, tego nie wiedziałeś. To jest e, pasaż handlowy bardziej niż Nie, no, ty pijesz do pudelka, nie? Nie, ja piję do całości kontekstu. Nie, do, znaczy, całego słuchaj. E, e, Pudelek jest ich częścią. Uważam... Pudelek, który przypominam uśmiercił Anię Przybylską długo, długo wcześniej, kiedy nastąpił ten straszny dzień, po to, żeby mieć clickbaitowego newsa. To są ci ludzie, twoi Wiem partnerzy biznesowi. różne rzeczy y, y, o, o Pudelku, o wirtualnej Polsce. Wierzyłem w to, że chcą zmieniać wirtualną Polskę. I zresztą, mimo że to nie jest absolutnie w moim interesie mówienie, to znaczy jednak tam zmiany zaszły. To znaczy po mojej krótkiej przygodzie, też wydaje mi się, że to miało wpływ na to, że Piotr Mieśnik, czyli naczelny, dostał możliwość zatrudnienia choćby Szymona Jadczaka, czy... No i dziennikarstwo śledcze dzisiaj ratuje trochę honor. No, ale wiesz, no, ale oni... Słuchaj, jak się domyślasz, nie jestem tą osobą, która by najchętniej mówiła dobre rzeczy o wirtualnej Polsce, ale muszę przyznać... No oni po prostu, wiesz, to co Jaczak tam odwala. kończyłem ten wątek. Piotrek, twoje ja pytanie. E... Drugie pytanie Piotra. Przepraszam. Robią poro dobrej roboty. I bo to drugie pytanie Dawaj. miało paść od razu po tym pierwszym, ale Kuba przypomniał sobie, że prowadziłeś agenta, więc pozwólcie no. mi kontynuować ten wątek. W ogóle to brzmi czy... jak tytuł płyty Komy. Drugie pytanie Piotra. <laughs> w y, 68 roku się. Y, Tak. Ale czy wy byliście wtedy bardzo blisko opuszczenia tego kraju? Mama, moja polska katolicka mama spod Lwowa chciała wyjechać. Znaczy ona po prostu ją, ten, ten żyk antysemicki, nacjonalistyczny, który się wtedy wylał mhm. i wbrew temu, co na przykład mówi premier Morawiecki, że to są mityczni komuniści. No nie, no to było, było w dużej mierze ludowe. I były weryfikacje różne na, na plus i na minus. Kiedyś okazywało, że ludzie tacy... Wydawałoby się, nie można na nich liczyć, nagle okazywali mhm. wielkie serce i pomoc, i, a, a inni się nie sprawdzali, wychodziły z nich straszne Rodzice rzeczy. Czy zweryfikowali swoich znajomych tak. wtedy bardzo? Bardzo, bardzo. Nie no, wiesz co, to cała, cała, całe środowisko, które przeżyło te 68 rok, czy znaczy ludzie, krótko mówiąc, już mieli jakieś domieszki żydowskie, no to 68 weryfikował. No po prostu ludzie się okazywali albo ludźmi, albo kurami. I wiesz, i to, i to było tak klarownie czyste w związku z czym, y, pamiętam też moi rodzice, zdarzali się tacy ludzie, y, którzy powiedzmy dali dupy w 68 i potem, potem starali się jakby odkupić winy i grzechy. No to jakby, pamiętam te rozmowy rodzinne, że... Rodzice, Bierzemy go znowu czy nie? Rodzice okej, okay, skoro m, chce odkupienia i robi dobre rzeczy w porządku, ale nigdy nie zapomnieli, kto jak się zachował. Ale były sytuacje na przykład sąsiedzkie, jakieś tak. malunki na drzwiach? Nie, takie. nie, malunków o ile. Nie chcę teraz skłamać. Mal, malunków nie, ale na przykład yy, yy, na przykład yy, yy, bo pomoc sąsiedzka. To, to, to wiesz, była pomoc sąsiedzka i współczucie. Wiesz, no, bardzo dużo znajomych rodziców wyjechało wtedy w 68, ale to właśnie był taki, była taka akcja, że to mama, jak mówię, Polka Katoliczka, Chciała wyjechać, a ta, tata, znaczy, on nie, on nie lubi, jak się mówi o nim, bo się nie uważał za Żyda, tak, znaczy, mm -hmm. mówi, że jest Polakiem ewentualnie pochodzenia żydowskiego. No, więc tata absolutnie, że nie wyjedzie. A potem w, w późniejszym czasie ktoś mu to wypominał jeszcze? Pochodzenie? No, jak był Słuchaj, w, wiesz co? no, mieszkamy w Polsce, znaczy, yy, yy, w tym sensie yy, kocham mój kraj, ale nie mam złudzeń. To znaczy, mm -hmm. yy, jeżeli ja cokolwiek zrobię, mówię teraz o sobie nie ojcu spe, specjalnie, stary, jak ja napiszę felieton o pszczołach, to i tak jedna trzecia komentarzy będzie, a co ten Żydek wie o pszczołach, a, a wypijaj do Izraela i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tak jest. Yy, 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 I tyle, no to jest, wiesz co? Sprawdzi się tam różne sondaże, to wychodzi, że w Polsce to jest poziom w zależności jak prowadzone są sondaże, że 30, czasami w porywach do 40% yy, yy, ludzi ma różny Ale poziom. Mar Marcin, przez lata byłeś korespondentem wojennym. No. Nie dziwicie to, co się dzieje w Polsce? Bo ja sobie próbowałem policzyć dzisiaj, na ilu byłeś w wojnach. Popraw mnie: Karabach, Osetia, Abchazja, Sudan, Zair, Czeczenia, Kurdystan, Somalia, Uganda i cała Jugosławia. Byłeś w strefie ognia, wiem, że przywoziłeś, bo mi kiedyś opowiadałeś lęki. Para, na granicy paranoi, że jak ktoś zahałasował na ulicy, to potrafiłeś się przywrócić na ziemię. Co powiedz mi zostanie w nas, w Ukraińcach po tej wojnie? Co zostanie w dzieciach? Jest, wiesz co? Yy, znaczy mówimy, to jednak są różne rzeczy. Los Ukraińców yy, i doświadczenie Polaków. Znaczy, mm. No. Yy, wiesz co, to jest. To jest temat albo rzeka, albo ci powiem y, y, inaczej. Mm -hmm. Moi gruzińcy przyjaciele, moi, moi rówieśnicy, nasi w sumie rówieśnicy, mm -hmm. oni siódkę nie, jedni są moi moim wieku, drudzy młodsi. Słuchaj, jak z nimi byście siedli i y, my się tam polali wino, byśmy sobie porozmawiali, to byście uznali, że to są jedni z najwe, najweselszych ludzi, jakich ich poznaliście, a oni wszyscy wiesz, przeszli wojny początka, początku lat 90. Pamiętam, jak mój przyjaciel Bacho, zabrał mnie na cmentarz w Tbilisi, tylko pokazywał, wiesz, wojna, heroina, wojna, heroina, wojna, heroina. Heroina dlatego, że heroina wyszła tam z wojną. I po prostu, wiesz, ludzie nie wytrzymywali, jak nie wytrzymywali doświadczeń wojny szli w heroinę, i w zasadzie on mówi, że wiesz, więcej ma przyjaciół na tym cmentarzu niż tych, co przeżyli. Mhm. A jednocześnie mówić, mega pogodni, weseli. Ale to, to, to nie jest też tak, że no mój dziadek przeżył wojnę i większość no jego braci. Tak, dziadkowie. Na, na, nasi dziadkowie. nie, to, to... Znaczy nie wszyscy przeżyli. Tak. To ci, którzy przeżyli, doświadczyli już tyle okropności, że potem we wszystkim widzieli same plusy. Słuchaj, wiesz sobie, czytałem w takiej książce o realiach pol powojennej Polski, o tym, jak bodaj w 1946 roku w Warszawie wyjeżdża tramwaj i ludzie na ulicy przypadkowi przychodnie stoją i biją brawo. Wiesz, bo to jest powrót jakiejś normalności. Znaczy, człowiek po pierwsze dosz, szybko się do wszystkiego przyzwyczaja, i też człowiek chce zapomnieć, znaczy, człowiek, umowny człowiek, bo są tacy, którzy zranieni yy, yy, do końca życia się z tego mhm. nie, nie podniosą. Mnie się wydaje, wiesz, wszystko zależy od tego tak naprawdę, i tu odpowiadam, wszystko zależy od tego, jak się ta wojna skończy. To znaczy, czy, 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 czy Ukraina się obroni, czy, czy jakoś tam zwycięży. Czy przynajmniej nie przegra i od tego też będzie zależał. Ale nie miałeś takiej taki, poznanej paranoi, bo pamiętam gdzieś, kiedyś opowiadałeś, że chyba w Serbii widziałeś 20-30-latków, wtedy byłeś tożsamy wiekowo z nimi. Oni jadą czołgami, żeby zabijać swoich sąsiadów. Uśmiechnięci młodzi chłopcy słuchają Red Hot, czyli Pepper, tak. żeby jechać i za chwilę zabijać Blood ludzi, którzy byli. ich. Tak, sąsiadami. To nie zostawia śladu na, takiego absurdu na całe życie? Wiesz co, mówisz, na niej czy na mnie? Na tobie, na tobie. No ja to pamiętam, natomiast generalnie rzecz biorąc, żeby wykonywać taki zawód, znaczy odpisywać te rzeczy, to raczej trzeba było się otrzepywać i iść dalej. Natomiast wiesz, ale jesteś przykład no, Krzysztofa Millera, mm -hmm. najwybitniejszego polskiego fotoreportera który nie wojennego, nie dał rady. No, który nie dał rady. No, i, 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 a on był, wiesz, ja go miałem zawsze do takiego. Przykład twardziela, po prostu. I potem sobie nawet tak myślałem, że kurczę, to jest jak w tej przypowieści o trawach i drzewie. Wierzę, że, że trawy na wietrze się przyginają i wstają, a drzewa padają. A to było też w piosence a... breakoutów. A kiedy dlaczego? byłem chłopcem, tak? A dlaczego ym, przestałeś być reporterem wojennym? I czy w, czasami, jak coś się dzieje, masz takie poczucie, kurcza, może warto, żebym pojechał? Wiesz, czy to już to senewrati? To senewrati. Znaczy, to cenę i teraz. Mm, mam, wiesz, rodzinę, dzieci, y, mm -hmm. i, i to jest jakby. Mm, wszystko w życiu ma swój czas. Natomiast przestałem, by tam był splot różnych okoliczności. No i, i y, y, że w którymś momencie. A potem, potem zastanawiając się, y, jak do tego doszło, to wiesz, y, y, sobie też tak mówiłem, że no właśnie w, jest pula szczęścia, wszystko w życiu ma swój czas, wiesz. Ja, y, przeżyłem różne rzeczy i, i starczy. I, I po prostu. Ale to jest. Ciekawe, bo ja sobie dopiero zdałem sprawę dzisiaj, jak szukałem yy, miejsca, gdzie byłeś korespondentem wojennym, Marcin to było chyba w 100% wojny domowe. Tak, I to jest najgorsze. I teraz właśnie, jak się czujesz, jak słyszysz, że u nas mówi się o wojnie polsko-polskiej, czy to nie jest brak odpowiedzialności za język? To teraz powiem Ci dwie rzeczy. Od końca zaczynając. Znaczy, ja mam, z tego powodu zawsze miałem rodzaj obsesji. To znaczy, mhm. miałem obsesję na przykład w latach 90., kiedy pojechałem pisać na Śląsko-Polski reportaż o tak zwanych hanysach i hadzajach. Hanysy to wiadomo, ślązacy, tak. hadzajie to byli przesiedleńcy, tak jak moja rodzina mojej mamy ze wschodu. Mhm. Hadzaj, od no, mhm. rosyjskiego. Hadzaj, gospodarz. I, yy, tak. I pamiętam wtedy... Dzisiaj jest spoko, ale wtedy pamiętam to napięcie, wiesz, kiedy nieufność, oskarżenia. Ja miałem taką paranoję, że po prostu właśnie wróciłem tam z jakiejś wojny na Kaukazie, kiedy widziałem, jak sąsiedzi się zabijają. Tu widzę tych sąsiadów, którzy o sobie mówią i naprawdę się bałem, że to jakaś iskra, jakiś, jakiś polityk nieodpowiedzialny albo po prostu... Ale właśnie, to wejdę ci w słowo. A jak blisko jest u nas do przemocy polsko-polskiej, jak patrzysz? Napatrzysz no język nawet... Nawet język y, polityków. No. Yy, no więc ja się zawsze... Yy... Boję i dlatego, y, jakby u mnie może czasami naiwna chęć jakiejś koncyliacyjności, mm -hmm. żeby na przykład, nie wiem, nawet jak mnie, znaczy żeby szukać dobrych cech u, u ludzi, z którymi się nie zgadzam, że, że wiecie, y, mm, sam wywołam y, temat, który wisi i będzie zawsze za mną wisiał, czyli mój kredyt zaufania dla Andrzeja Dudy w 2015 roku. Tam były różne przyczyny. Meandry, nie do zrozumienia. Tak, ale wiesz, co, to było. Y, ja kuś, pamiętam że... naszą audycję z Kubą, jak wygrał wybory. A. Y, wiesz, co, to było z jednej mm. strony coś takiego, że ja naprawdę, może to świadczy się o mojej naiwności, że ja, tak jak wiesz, dla mnie jak wygrywał Kwaśniewski, to był straszny postkomunista, wiesz, w, tak w ogóle jak splunięcie w twarz. Dzisiaj już było jasne, szanuję bardzo Aleksandra mm. Kwaśniewskiego. Że... Nie, no uczyciłeś się go żonę z Nie, ale nie, no, ale. Pozycji. Ale uważam po prostu, że był najlepszym prezydentem trzeciej RP. Zmierzam do tego. Wierzyłem, że y, dojrzewamy do sytuacji, w której się znajdujemy, że tak samo Andrzej Duda może dojrzeć, jak dojrzał Aleksander Kwaśniewski. Nie stało się. Ale też jest coś takiego, że y, 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 myślę, że jeśli mówimy o tym doświadczeniu wojennym, to jedno z doświadczeń jest takie, żeby nie zaogniać. No, nie zaogniać. No dobrze, jak słyszysz język y, y, Radka Sikorskiego do Zacharowej. Dobrze, że wytrzeźwiała to nie jest zagnienianie sytuacji polsko-rosyjskiej. Jest, oczywiście. frazeologia już jest taka, bym powiedział frontowa? Jest, znaczy, generalnie, no wiesz, nie chcę teraz nazwisk używać, bo, bo to się dzieje po różnych stronach, ale naprawdę. Yy, yy. Nie ozagniajmy, nie zaogniajmy. No, dokładnie. dokładnie tak. To ja wam tylko szybko powiem jeszcze ciekawostkę, bo dzisiaj przygotowując się do, do, do rozmowy z Marcinem, oglądałem ten film ostatki Fideka, i wiecie jaką książkę czytał Ireneusz Sekuła na ostatnim zjeździe. No. Polskiej czekaj, czekaj. Zjednoczonej Ireniu, Partii Robotniczej. Co mógł czytać w 1989 Sekula. roku? Ireneusz Sekuła, kiedy wszyscy przemawiali, to słynne przemówienie Rakowskiego. I w ogóle powiem wam, mm -hmm. a propos tej, tej, tej mowy nienawiści w polityce, mm -hmm. kurcze, blade, no to, to był świetny. No dobrze, co, co czytał Twoim zdaniem Sekuła, Marcin? Williama Urtona Ptaśka. A mi się wydaje, że czytał uh, Hamleta. Maclean i tylko dla orów. <śla> <Zaraz śla> to nie na, dla niego. Zaraz, zaraz Paliwo do podcastu Wojewódzki Kędzierski dostarcza Circle K. Naszym Marcin gościem się gościem zaplątał ma... własny kabel grupa laokona to, to było zadanie w agencie to to jest, było zadanie co w agencie. ty za Marcin Meller, pseudonim Banan jest naszym gościem, skaczemy po tematach strasznie, wiecie co, Ireneusz Sekuła czytał na ostatnim zjeździe to już PZPR, ma... a Matrino. moje pytanie jest takie, no bo też czytałem o e, tw o twojej historii życia, to twoje urodziny też miały niebagatelny wpływ na e, całą rodzinę bo tak naprawdę urodzi, u, uratowały dziadków, uratowały nastrój, który był dość podły. Yy, ciągnąc wątek 68, no tak, no w, w 68 roku najpierw mm, tak, wy, wywalili tatę z pracy. Yy, potem yy, jeszcze zmarła babcia moja, mama mojej mamy, potem odebrała sobie życie. Siostra mojego taty, czyli moja ciocia, której nigdy nie poznałem. I na koniec tego koszmarnego roku yy, urodziłem się ja trzy tygodnie po śmierci mojej ciozie i ręki. W związku z czym to była i co mówił tata: znaczy, dziadkowie się tego wypierali, yy, ale yy, ojciec był pewien, że. Yy, po śmierci jego siostry, yy, dziadkowie sami próbowali popełnić samobójstwo. No, potem się tłumaczyli, coś już nie pamiętam. No, tłumaczyli się. Że wzięli leki, rozumiem, za dużo. No i ten, i, i więc to taki rok, w związku z czym ja byłem takim, wiesz, ratunkiem, ratunkiem dla wszystkich. Dosyć dużym ratunkiem. Ja tam chyba 4,5 kg ważyłem, jak się urodziłem. E... No mi, jak się urodził ten, ten Marcin, który ważył 4,5 kilo, to parę lat później. Twoja fascynacja Afryką wynikała z tego, że to była Afryka? Czy że było nudno? Czy chciałeś być kapuścińskim? Czy może za mocno ci wszedł film Rok Niebezpiecznego Życia? Mm -hmm. Rok Niebezpiecznego Życia. Peter Weir. Eee, z młodziutkim Melem Gibsonem. Tak. Jako um, australijskim dziennikarzem, który jest w Indonezji po lat 60. On marzy o tym, żeby go wysłać do Wietnamu. Jak wszystkich najlepszych, a tam w Indonezji jest bardzo napięta sytuacja. No, to było, wydawało mi się to tak romantyczny zawód. Mm -hmm. Korespondent zagraniczny, bo nawet Gibson nie był wojenny, był zagranicznym mm -hmm. w trakcie nadchodzącej rewolucji, znaczy zamachu stanu. Um, I to był film, który zobaczyłem, mając lat kilkanaście i jakby. Ten i, Kapu i czytanie mm -hmm, Kapuścińskiego, mm -hmm. że chciałem być No to może zawrócić w głowie. Oj tak, oj tak, to były dwie, dwie strony w sumie tego m, samego. E I nie przerażała cię na przykład wielość języków w Afryce, bo są tacy, którzy twierdzą, że to jest między 1000 a 2000 tak. etniczych języków. Ale Czasami kilka kilometrów zmienia całkowicie. Ale w każdym kraju jest. E większość tych krajów to są kraje postkolonialne, w związku z czym w, w większości tych krajów jest. E Język urzędowy, jeden z języków mm -hmm. urzędowych to jest albo na no, angielski, francuski, hiszpański, portugalski. Mm -hmm. Ja akurat w, przebywałem w tych, gdzie się mówi, gdzie urzędowym jest angielski lub francuski, którymi lepiej lub gorzej władałem. Trudniej było na przykład w takiej Etiopii, która nigdy de facto nie była skolonizowana. nas chyba ze 100 grup etnicznych Etiopia. Yy, nie wiem, ja, nie, nie powiem ci z głowy dużo, ale tam jest główny język, jest Amharinia, yy, rządzący hamharów. W każdym bądź razie yy, tam akurat yy, angielskim. Że się nie poratuje. Nie, no, a, y, to była fascynacja po prostu innością. W tak naj, mm -hmm. największym skrócie. Po prostu czymś kompletnie innym od realiów Polsce. A tak się zastanawiam a propos tego filmu Fidyka. Czy ty <laughs> miałeś taką, taką y, pokusę, żeby może iść w kierunku polityki? Ty byłeś bardzo aktywnym mężczyzną. Ty opieprzałeś y, 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 premiera Millera przecież na spotkaniu. Sekretarza. On wtedy był sekretarzem. Sekretarz. Nie, premiery. Później hmm. był premierem. Yy, w dzienniku cię pokazałem. Jak byliśmy, zgadza się, jak byliśmy na studiach, to takie żarciki yy, były, kto w wolnej Polsce będzie kim. Ja, z tego co pamiętam, miałem być albo rzecznikiem rządu, albo ministrem spraw wewnętrznych, albo chciałem być ministrem Stąd spraw Stąd przyjaźń z Kamieński. <laughs> Wyświetlał mnie z, z joba. Mhm. Nie, prawda jest taka, że yy, nigdy nie temperowałem się w tym, co mówiłem, mhm. yy, czy pisałem, a w polityce musisz... Yy, się pilnować, no y, nawet drobny i w sumie. Jezu, ja pamiętam, jak w tobie w programie drugie śniadanie mistrzów, które lubię oglądać, bo jest o właściwej porze, ty kiedyś tobie się kupa wymsknęła, przepraszam. Nie wiem ta, czy było. Ale to jest. To jest dużo gorsze niż dupiasz. Nie, to jest dużo gorsze niż dupiasz. Nie, nie, właśnie. W, w dzisiejszych czasach kurwa jest spoko, bo. Nie kur, musimy powtarzać tego słowa. Bo jest przecinkiem, sam, sam, sam rzuciłeś. Publicystycznie a to. Zacząłeś że... tę falę po prostu brzyd hejtów. Yy... Nie, problem polegał na tym. Ja mówię zwykle to, co myślę, lubię mówić to, co myślę, nie lubię chodzić w szeregu. Zawsze miałem problem z, z dyscypliną, a polityka to jest sposób wojsko. No. Dobrze, no to, to, to prawda, że to jest trochę myślenie według cud, cudzych norm. A nie miałeś takiego poczucia winy, wędrując po tej Afryce, o którym nam opowiadał Wojtek Bojanowicz, Bojanowski. kiedy był, bo, 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 Bojanowski, Bojanowski przepraszam, Bojanowski, że. Jesteś w jakiejś przestrzeni, czasowo jesteś lokatorem tej samej przestrzeni, ale nic nie możesz zrobić. Mówię tutaj o, o, o Afryce i o nędzy, o, bied o biedzie, o biedzie dzieci, o, o tym wszystkim, co widać na ulicach, że w tym rejonie subsaharyjskim chyba średnia, średnia zapłata to jest 0,7 dolara dziennie. Nie przywoziłeś czegoś takiego, że nie mogłeś spać. Bo cię to dręczyło? to, Że jednocześnie znaczy, jeżeli, Afryka jest największym na świecie producentem diamentu. Jeżeli by ktoś y, tak myślał, no to nie da rady. To nie może y, na przykład właśnie, nie wiem, pisać korespondencji z Afryki. Ja bardzo lubię y, taką książkę i film Klub Bang Bang. To jest y, o czterech... Y, na Pornhubie? Nie, to jest od czterech, od czterech, o czterech... Przepraszam, wyrwało czterech, O czterech południowoafrykańskich no. reporterach, z których dwóch już nie żyje i właśnie jeden, Kevin Carter, dostał... Yy, Ten, co popełnił samobójstwo, zdjęcie z Dostał Sampen, e, no. tam, tą, tą, nagrodę, na, którąś z nagród światowych za zdjęcie SEMPA, które tak, czeka jest. na śmierć dziecka. Mm -hmm. I on to zrobił, bo był fotografem, wykonał swoją pracę, natomiast mm. jego spotka ogólnoświatowa fala hejtu tak. czyli im odebrać policjera, że nie chyba policera albo wordpress foto tak. coś takiego i że on powinien no, etycznie zareagować etycznie pomóc temu dziecku a nie robi zdjęcia znaczy ja uważam osobiście że to zdjęcie zrobiło więcej dla problemu głodu w Afryce niż wszystkie pomagania mm -hmm. wszystkich organizacji porządowych natomiast on tego nie wytrzymał yy, i w garażu swoim włączył silnik popełnił samobójstwo a tam też był jeszcze jeden powód bo jego przyjaciel zginął na misji i on to to historia tak to jest ale Prawdopodobnie, znaczy, najważniejszym czynnikiem mhm. była kwestia Jasne. tego, co go spotkało po, po publikowaniu tego zdjęcia. I teraz jest, wiesz, ja widziałem tam straszne rzeczy, słuchałem strasznych rzeczy, ale no tak samo wiesz, no, na, na wojnie w byłej Jugosławii, znaczy, oczywiście tam nie było takiej nędzy w systemie, y, znaczy w trybie normalnym. Natomiast, no, powiem tak, jeżeli. Czujesz dyskomfort e, z, z pracą dziennikarza, a chcesz pomóc, no to idziesz do ngo do organizacji pozarządowych. Zresztą są podobni ludzie. Ja spędziłem dużo czasu w, w samej Afryce e, dwa lata, ponad dwa lata. Ja, e, ludzie, którzy pracowali w NGO-sach, byli podobni do dziennikarzy, w sensie frików, tylko że, powiedzmy, może silniejszym jakimś kompasem etycznym. Może nawet nie kompasem etycznym, ale tym, że y, zdają sobie że chcą pomóc, po prostu konkretnie Inny pomóc. Inny cel trochę. Tak, przywieźć, przywieźć, nie no. wiem, ziarno, przywieźć zboże, przywieźć, y, przywieźć y, y, chleb. Natomiast, y, oczywiście, że ja miałem, dla mnie problem był raczej innej natury. Znaczy, ja chciałem to opisywać, chciałem opowiadać ludziom, a jednocześnie miałem świadomość, że pisanie polskiego dziennikarza, to można sobie, wiesz, Wsadzić gdzieś, bo, bo tak naprawdę znaczenie ma tylko to, co piszą Amerykanie, Anglicy, Francuzi, czasem jakiś Hiszpan, czasem jakiś Włoch. A trafiłeś na taki koszmar Afryki, jakimi są dzieci-żołnierze, często tak. bardzo pobudzone i nie mniej uzbrojone, ale miałeś sytuację, kiedy poczułeś, że Rozsądek tych małych żołnierzy i, i, i zupełnie innymi nie. drogami Ja na szczęście nie trafiłem, jest? ja na szczęście nie trafiłem, nie miałem takiej sytuacji. Moi współtowarzysze mhm. e, e, tam losu, na przykład w południowym Półwniow, Sudanie, to mieli taką, takie sytuacje, że stali po prostu pod lufami dzieciaków, takich mhm. wiesz, 12 latków naspawanych, nie wiadomo czym. Mhm. Ja widziałem i rozmawiałem z e, takimi dziećmi, które były odbite e, z oddziałów rebelianckich. E, gdzie przeszły pranie mózgu i potem były w takim ośrodku gdzie próbowano je rehabilitować, w sensie resocjalizować e, i tam po prostu głównie kobiety, psycholożki po prostu pracowały nad nimi. To była straszna, e, bardzo trudna praca, bo też często rodziny, nawet mm. jeżeli odnaleziono te rodziny, one nie chciały tych dzieci, bo się bały tych dzieci, to są były powody, żeby się ich bać. Także y, wiesz co, ja, ja pamiętam wtedy, jak napisałem reportaż o tych dzieciach, żołnierzach. Mnie pytały znajomi, zwłaszcza dziewczyny oczywiście, wiecie, jak, ja, jak ja byłem w stanie to pisać mm. i słuchać tego. No byłem, to znaczy ja po prostu, wiesz, siadałem znaczy, oni oczywiście szło to przez tłumacza, bo oni nie, nie mówili po angielsku, to była jakaś pielęgniarka, właśnie, która tam pracowała, tłumaczyła. Ja otwierałem swój notesik i po prostu pisałem, jakby wyłączając jakby inne strefy mózgu, mm -hmm. skupiając się tylko na tym, żeby spisać jak najlepiej tą relację. Natomiast jeszcze, jeśli mogę jedną rzecz. to ja... nie o książce. Nie, spoko. E... E... Jak mówię się a, a propos wojen domowych. Mm -hmm. ja, ja miałem taką rzecz, którą zresztą kiedyś opisałem, ale nigdy dosyć powtarzania: to znaczy, to był w Bóg Jugosławii, mnie zabrali, wiesz, Polacy, polscy tam oficerowie, na negocjacje Serbów i Bośniaków, muzułmanów, sprawa wymiany trupów. I chodziło o to, że no, jedni i drudzy mieli, więc chodzi, chodziło, żeby w I to było w namiocie się odbywało, tam w strefie Niczyjej. I był moderator szwed, i po jednej stronie siedzieli wiesz, Srybowie, po drugiej stronie siedzieli yy, bośniacy. I rozmowa miała być tłumaczona na angielski, żeby szwed rozumiał. I potem z powrotem, bo formalnie jedni mówili po serbsku, drudzy mówili po bośniacku. Przy czym. To był dokładnie ten sam język, z powodów politycznych mówią, że są dwa. Jak się zaczęły. Y, pierwsza dyskusja, wiesz, wy macie nasze trupy tam 30, wy macie 10, zaczęli się kłócić, to w ogóle olali szweda i zaczęli do siebie bezpośrednio, bo się oczywiście wszyscy rozumieli. Mhm. Zrobiło się nerwowo, po czym oni się dogadali, że jest ta wymiana, i nagle skończyli przed czasem rozmowę. I co się zaczęło? A, a co tam słuchać u Gorana? Ja, Czyli sąsiedzi. Po, pojechał do Niemiec, wiesz, tam, mhm. a jego siostra, wiesz, a, nadal taka piękna, wiesz, tam wyszła za tego tam jakiegoś. A to chyba najbardziej wstrząsająca. To był total. I to był total, dlatego że ja wtedy widziałem, y, otrzymałem wyobraźnię, że ja bym tak z, wie, z kolegami z podstawówki, na przykład, wiesz, albo że siedzimy tu, ja siedzę nie naprzeciwko, wiesz. Y, 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 y. Piotr Kędzierski. Wie. Kuba Wojewódzki. O tak, to pokazujesz my, palce. My. Chciałem użyć jakiegoś porównania, nie widziałem, które będzie dobry, ale gdybyśmy siedzieli tu i nie rozmawiali sobie w radio, tylko mm. na przykład byli po dwóch stronach i właśnie strzelaliśmy do siebie. Ale poczekaj, jest taka teoria, że wykształcenie historyczne daje świadomość, że wszystko ma swoją przyczynę i konsekwencje. Tak uważam. Ty jesteś historyki. Zgadzasz się, tak? Tak. Skutki, konsekwencji. Rozumiesz jeszcze polską rzeczywistość, w którym społeczeństwo dostaje taki zestaw bodźców jak inflacja, konflikt z Unią Europejską, podsłuchy, kłopoty z KPO, drożyzna, cena paliw, arogancja władzy, działki Mateusza, jego inwestycje i ciągle mają ponad. 30%. Czy uważasz, że taka diagnoza, że zdemoralizowana władza zdemoralizowała naród jest właściwa? Nie, nie zgadzam się. A jak, a jak, jak dzisiaj bronisz? Jezu, wie, co, już mi się nie chce nawet, znaczy, o, dobra, odpowiem ci na to pytanie, tylko się zastrzegając, że po prostu... A czy nie chce? Jesteś naszym gościem, powinieneś odpowiadać na pytania. Nie, bo nie, nie powiemy o książce Czerwona Ziemia, że jest Zaraz wspaniała. będzie znowu, wiesz, że, że symetrysta, że tam PiS... Ale no, nie my nie wiem. używamy zwrotu symetryzmu, on już jest tak wyleniały, że Do, go... E, Odpowiedz, dobra, ja mam drugie już, pytanie. Trzecie będzie znaczy, III, no, jest, jest Po prostu PIS, jak żadna inna partia, dotrzymuje obietnic. No Po prostu obiecał coś ludziom i dotrzymuje różnych słów. Czy na to poziomie. kredytów też? Czy na poziomie. tego nie, ale tam wiesz, ale akurat, akurat ludzie, większość ludzi, którzy to ma kredyty, ich, to nie w, jest w ich w elektorat. W Borsa, no. No. <gry> Proste. To znaczy obiecali, ale pewnie się skalkulowali, że 90% Frankowiczów i tak głosuje na platformę, czy tam na jakąś opozycję. W związku z czym 500 plus obiecali, dostarczyli. Obiecali, wiesz, my, się, my z naszej strony się możemy śmiać, tam przywrócali. Wracanie godności, wstawanie z kolan, ale do ludzi to trafia. No i po prostu, mówię, nie, nie do wszystkich ludzi, rzecz mhm. jasna. pytasz się mnie, dlaczego nadal 30%. Mhm. Ja nie będę jest dłuższa sprawa. Ale tak, ja doskonale rozumiem, dlaczego oni mają. Czy coś rozumie ideę na polskiego wyborcy? Tak, Najlepiej? W dużej mierze. Czy, czy, yy, mają świetnie rozpoznaną... Dużą część narodów. Diagnozę społeczną. Tak, tak, Mają bardzo dobrze zrobioną diagnozę społeczną i po prostu odwołują się do swoich mhm. y, i wiedzą, y, co zaproponować, żeby ludzie chcieli być z nimi. no okay. To jest. Wiesz, to. to y, y, tyle. Wojewódzki, wojewódzki, kędzierski. kędzierski. Ruszamy dalej dzięki Circle K. Kuba, poproszę, werbel, będzie trzecie pytanie. Panie i panowie, nowa płyta z 2,3. Trzecie pytanie, Piotra. Dobra, to teraz moje pytanie. 68-2022. Według Ciebie, jakie były takie przełomowe momenty w Twoim życiu? Polityczne. Polityczne? To, co się wydarzyło i zmieniło bieg historii. Ciebie pytam, historyka. Pan wojenny? Mhm. Nie, no, przepraszam. Pierwsze świadome, sierpień 80 roku. I pamiętam, moja, moja babcia komunistka też, która płakała jak Wałęsa tym wielkim długoprzecznym. Tak. Ale płakała ze wzruszenia, nie, nie z rozpaczy. Mój dziadek powiat... płakał w 1989 roku, jak mnie odprowadzał do szkoły, miał znaczek z e, e, w swojej w klubie. Tan wojenny, pamiętam, pamiętam, no. jak dzisiaj po prostu e, 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 najbardziej. E... Pamiętasz widok z okna? Bo ja miałem na placu na rozłożu czołg. Z ja nie miałem czołgu, wycalowaną. ja nie ja, ja miałem, wiesz, dziwkę, że nie ma tyle ranka. Mm -hmm. Natomiast pamiętam, wiesz, radio, speaker mhm. martwym głosem o zabitych w kopalni wujek. Mhm. No, y, Przemyk, to było dla mnie śmierć Grzegorza Przemyka, zamordowanie Grzegorza Przemyka, wiesz, ja mieszkający, y, słownie tam kilometr, dwa od jego szkoły i to, wiesz, morderstwo się zdarzyło dosłownie tam, gdzie ja się bawiłem, biegałem po podwórkę. Ale mi, mogliście się jakoś tam przeciąć. No on był starszy, wiesz, ale tam, tam jeszcze było, nie wiem, dużo było tych, bo, bo była też taka sprawa, że mniej znana, teraz znowu widziałem artykuł w jakiejś gazecie, e, a mianowicie przed Przemykiem jest taka sprawa Emila Barhańskiego. E, w 82 roku, dziwna śmierć. E, I on chodził, do mojej podstawówki, on chodził do Reja i zresztą mieszkał e, na rogu Bonifraterskiej, Konwiktorskiej. E, no, moje, moje Re, 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 rewiry dzie, 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 dzieci. Ale więc ten, prze, wiesz, demonstracja, ja mieszkałem na Nowym Mieście, więc wiesz, jak był... Pamiętasz demonstracja, jak był pogrzeb Przemyka? Co się wtedy działo? E, ja nie byłem na pogrzebie Przemyka, bo mnie rodzice zamknęli na klucz A, w, w domu. Nie okay. pozwolili mi się, bali. Ja dopiero wyrywałem się z domu na pogrzeb e, Popiełuszki. Mm -hmm. e, I to było, to było kurczę, e, ja wtedy wlazłem z kolegami ze szkoły na dach, e, tam e, przy Placu Wilsona, jakby widzieliśmy, mieliśmy widok i na Plac Wilsona, i na Kościół, na wszystko, wiesz, mm. to zobaczyć naraz na tam, nie wiem, tam było wtedy pół miliona, milion mm. ludzi, mm. było coś nieprawdopodobnego. A powiedz mi, bo, bo yy, dorastałeś z wieloma ludźmi, którzy są teraz w polityce, działają aktywnie w tej dziedzinie i kto z nich wykonał taki największy plot twist? Jakiś w ideologiczny, że ty widziałeś go zupełnie inaczej do 20, 30, to 20. No, a teraz nie, jest zupełnie, akurat... zupełnie po drugiej stronie barykady, albo zaprzecza temu, w co. No, jest. Mnie mi na przykład dziwi jednak Mariusz Kamiński, wiesz? Nie Michał, tylko Mariusz. Rozumiem, wracamy do Mario. Mario, Mario, minister hmm. spraw wewnętrznych, hmm. że wiesz, wie, wiem z jakiej tradycji wyrastał, zresztą z, z tradycji świeckiej, korowskiej. No do nie chcę nie, nie patować jakimiś terminami skomplikowanymi. No nie. 嗯。Mm. To mnie trochę dziwi, że e, e, jego, jego droga i gdzie dobrną. E, dziwią mnie wybory niektórych moich niepublicznych znajomych, czyli powiedzmy intelektualistów pisowskich dzisiaj, e, którzy jakby każdym swoim słowem i postem na Facebooku zaprzeczają e, wszystkiemu, w co wierzyli e, i, 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 i taplając się w szambie udają, że to perfumeria. E, naprawdę jestem zadziwiony. Mhm. A pozytywne, e, dobra, bo tak mówimy o tych Pozytywne? Pozytywny na przykład, słuchaj, pozytywny właśnie dawnego Rafał Trzaskowski, którego znam, z, no jak mówię, z czasów młodości. W tym sensie pozytywny, że najpierw mi się wydawał po prostu, że wiesz, wesoły warszawski chłopak. Banan. A, tak, banan. Potem potem wydawało mi się poszedł tą działalność naukową, świat naukowy. Mhm. Kiedy, kiedy wchodził w politykę, to tak. Scept... Myślałem, że to jest jeszcze żart, wiesz, ten, jak oni wtedy robili tą kampanię do Parlamentu Europejskiego, co im pomagał mu. Celebryci mu pomagali. Tak, Żebrowski, Turnał, tam inni. Ale Karolak. Pięknie to zrobili, przecież ta, wtedy musiał wkurzyć os parę osób partii, bo wziął, wziął mandat, który mu się nie, nie należał, zgodnie z rozdawnictwem partyjnym. A, a teatr stracił sponsorów. <laughs> Więc ym, powiem tak, że y, życzę, życzę mu jak najlepiej i mam nadzieję, że jeszcze y, najważniejsze rzeczy przed nim. Dobrze, Piotruś, bo czas nam kończy się, a musimy załatwić dwie jeszcze rzeczy. Jedna to muszę Ci zadać tak. to pytanie, czy, tak. czy, 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 czy książka Czerwona Ziemia. To jest jakaś forma załatwienia swoich starych spraw z przeszłości tym thrillerem powieścią, bo, bo ja mam takie wrażenie, że niektóre tam flashbacki są tak wyraźne, te tropy, że. Znaczy, nie jako krytyk literacki, tylko jako nie no, czyta. No. Wykorzystuję, wykorzystuję wiele rzeczy, które przeżyłem i widziałem, żeby napisać powieść przygodową. Ale o relacja ojciec syn o tym mówił. Tak, tak. No. Nie, nie to jest, wiesz, to jest zupełnie poważne. To jest tak, że yy, to jest rzecz, która jak mi się urodził yy, syn, a byłem później ojcem, lat 44. I bardzo tego chciałem. I wtedy odpaliło mi się myślenie, co by było gdyby. To znaczy, czy gdybym został ojcem... No, ale wiesz, jak się spojrzy na takie podstawowe wątki, ojciec, Afryka, poczucie winy, syn, no to trochę to są takie jakby kroki twojej biografii. Ten thriller... no nie, bo nie mam dwudziestoparoletniego syna, wiem. Oj, no nie czepnij. Dobra, to ja ci zadam takie pytanie. Czy thriller to jest tylko taka fasada formalna, żeby nie było za bardzo biograficznie? Przeczytałem i Dobra. dlatego cię zaskoczę paroma pytaniami. To zaskakuj, bardzo miło. Yy, nie, słuchaj. Jadąc tutaj, yy, chciałem kupić tą książkę na Circle K., już były sprzedane. Tak, wszystkie poszło, od tak, razu. ale piliśmy kawę z Piotrem. I chod do Gunia, tam. Tak, polecamy. A ja mam mhm. pytania po prostu. Ale poczekaj, nie, nie, albo. Bo, no? bo jestem, jestem. thriller to jest taka ta trochę ścieżka w bok? Ta, 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 czy to... Nie, to, byłam, a, słuchaj, to było w pewnym sensie spełnienie moich e, wieloletnich marzeń, planów, chęci napisania powieści. Mm -hmm. e, odkładałem to, bałem się, etc. Wreszcie to zrobiłem. No i tak wykorzystałem mnóstwo wątków autobiograficznych do napisania fikcji. Ta powieść to jest fikcja, a że jest tam wiele rzeczy, które przeżyłem, widziałem, to jest inna sprawa. Ale mówi, że to jest dobre rzemiosło. No, tak uważam. A nie masz takiego wrażenia, albo nie dotarły do ciebie takie odgłosy, że nie do końca jesteś zdeterminowany, albo nie do końca jesteś pewien, która ścieżka fabularna jest twoją najsilniejszą stroną w tej książce? Czy Wojtek ojc, wątek ojca i syna, czy przygody miłosne bohatera, czy intryga dziennikarska, czy dochodzenie do tego, czy, czy wątki przeszłości, <laughs> czy zaginienie jednego z bohaterów? Że ja mam wrażenie, że ty się świetnie czujesz, jak opisujesz tło afrykańskie, a jak zaczyna się intryga, fabuła, to trochę jakby... Nie do końca, tak jakby ci redaktor nie powiedział, znajdź oś i się jej trzymaj. I co jesteś zaskoczony? Redaktorka powiedziała, a redaktor nie powiedział. E, jesteś zaskoczony? E, to jest uwaga merytoryczna. Proszę. E, natomiast nie, wiesz co, ja chciałem grać na kilku. E, fortepianach. No, w pewnym sensie tak. To znaczy tam się miało łączyć wiele, miały się łączyć wątki sensacyjne z wątkami love story, e, z wątkiem ojca i syna na pierwszym planie. Jak mi to wyszło, to oczywiście, wiesz... Mam na... koleżankę, która przeczytała, powiedziała, że to jest Roman siło z Afryką w tle. Proszę bardzo, no jeżeli tak uważam, no, dobrze. No. W pustyni w <laughs> 2-0. 2.0. Ale miało, miał być romans, miał być romans. Ale, proszę, miał być romans, miał być thriller, miał być odkrywanie... Thriller to, thriller to wydawca, żeby ja mówię... No powiedź... właśnie o tego pytam, bo ja w ogóle nie rozumiem, ja się nie, nie, nie miałem momentu, kiedy kończąc tę książkę, czułem, że w jakiś niezwykle przewrotny sposób, yy, niebezpieczny, drastyczny, te wątki się prze, 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 przeobrażają. To miała być powieść przygotowo sensacyjna ja, ja, ja się trzymam tego y, określenia. I y, jest... Yy... Na Cyril K. K. zeszły wszystkie. Wszystkie to ma, to egzemplarze. Do... Miłoszewski ja leżał, wiesz? <laughs> Dużo Miłoszewskiego. I Tomka Żaka, którego odkryłeś, bo mi o tym opowiadałeś do podcastu Wojewódzki Kędzierski dostarcza Circle K. Dobra, czy teraz ja mogę szybkie pytania na pytanie? Artycji. Tak, nie, jeszcze mamy jest, kombos ma... pytań. Jeszcze kombos mamy. pytań do Marka Galera. Kombos, kilka pytań. Ja nie o daję głos. sobie wejść, wejść, proszę Państwa, w Uwaga. paradę tutaj. Proszę Pana, mam tutaj jedno ważne pytanie: Gdzie byłeś 23 sierpnia w 1995 roku? O jest. A propos Skandynawii. Prawdopodobnie w Göteborgu na rewanżu Legia Byłek, i Lewi tak. tak, oczywiście. To był niewiarygodny mecz. Ach, to... Ja ci zazdroszczę zwłaszcza tej podróży powrotnej promem, bo tam słyszałem, że się straszne rzeczy działo. Wszystko działy. się działo. Znaczy to 72 godziny z życia to porównywalne z najbardziej ekstremalnymi przygodami... Na wojnach. Nie, no, to, to był total. To Czy znaczy, yy... przybiłeś piątkę Bosmanowi, który wtedy, wtedy trząsł? Tak, on no, tam gdzieś yy, cały czas yy, obok. No więc najechał no, około ty, tysiąca osób. Nie, to wyjaśniam yy, słuchaczom, którzy nie wiedzą o czym mówimy. Najważniejszy mecz w historii Legii Warszawa, moim zdaniem. Rewanż, tak. Pierwszy awans do Ligi Mistrzów w Warszawie był 1-0 yy, i był rewanż w Göteborgu. Legia w sumie była skazana na porażkę, yy, a ja z moim yy, kolegą, przyjacielem jeszcze z czasów przedszkolnych, Dominikiem, yy, pojechaliśmy. Autokarami z tak zwanymi pseudokibisami legi do Warszawa, do, do Göteborga yy, i z powrotem. To słuchajcie, bo już naprawdę musimy kończyć mm -hmm. naszą audycję. Gdy, czy byłeś nie. grupi? To jeszcze mam takie pytanie z mojego. Czy nie, miałeś. Nie. Czy, czy był, grupi? był grupi. A propos twojej żony, czy ty byłeś grupi? Yy, no podobało mi się, jak występowała na scenie i grała. Jaką mu muzyk. Tak. E, tak. A nie Muzyka. ma czasami pokusy, żeby z dziewczynami wróciły. Zespół Andy. No. E, wiesz, co? E, 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 ja mam nadzieję, że e, e, Anka kiedyś miała zamiar napisać powieść w, 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 komediową dla odmiany, bo ona zawsze mrocznie pisze, że miała napisać powieść komediową o przygodach babskiego zespołu rokowego. Mam nadzieję, że to nie robi. No dobra, a, zrobimy. a jak patrzyłeś na małżonkę? Na Bardzo mi się podobało. Tak, ale powiedz mi, czy <laughs> się denerwowałeś, że ona gra, a tutaj inni chłopaki, inne chłopaki patrzą i kurczę. Teraz się taka wiesz. Byłeś zazdrośnikiem, czy nie? No, raczej dumy. Tak, tak. Ładnie to nazwałeś. Słuchaj, ładnie zaczęliśmy, więc ładnie skończymy. Czy były, były jakieś mm, panie, które notorycznie do ciebie dzwoniły w sprawie Playboya, a ty nie chciałeś ich, że tak cię mobbingowały? Nie mnie nie, nie osobiście. To szło przez, wiesz, przez e, dyrektora artystycznego. Producenta. Ale były takie jednostki, że osoby z showbiznesu? Były, tak. I dlaczego? Co stało na przeszkodzie? I jakie to były nazwiska? Nie, nazwiska to Chociaż nie się się inicjały, będzie. no proszę. No. Nie, nie. Ale, poczekaj, I panowie, to, ale no dlaczego? Znaczy, co? No. Mówiliście nie, ona się nie nazywała bo jestem ciekaw, jak on dosta, jaki dostała feedback taka, taka pani, jaką recenzję? No mogliśmy uznawać, że... Nie, nie pamiętam jak, przez to, że to nie ja udzielałem tych zwodniczych odpowiedzi, mm. nie pamiętam jak to. Wiesz co, to też nie było tak, że y, y, były to pytania wprost. Prosto pytały, nie wiem, kandydatki, tak zwane y, z ulicy, które wysyłały swoje no portfolio tak, i tak nie dalej. Ale ja mówię o tak zwanych gwiazdach. No to, to nie było, że wprost. To były sugestie, na przykład przez znajomego fotografa, gdzie ten fotograf przekazywał to wspomnianemu dyrektorowi artystycznemu na przykład Waciakowi, mm. y, albo y, komuś, nie wiem, z naszej fotoedycji, albo komuś w redakcji, i to to, takie, to były takie sugestie, że y, y, nie trzeba było odmawiać wprost, bo też pytanie nie padało wprost. My wiedzieliśmy y, jaki jest sens tam jakiejś wypowiedzi, tak to działało. No, takie mm. jak, jak w dyplomacji, no po prostu. Ty <laughs> nigdy nie powiedziałeś komuś, jest pani zbyt otyła. No nigdy bym tak nie powiedział. Miałeś no, no, od że... tego dżentelmen, miałeś od tego waciaka. Nie, nie, nie. To jest, wiesz... To nie, nie. autora naszej gry. A nie miałeś takiego, takiego momentu, że ci się przekładało to życie? Wiesz, ja byłem parę razy u was w redakcji. Widziałem, jak um, dziennikarze na tych wielkich monitorach obrabiali te zdjęcia. Kiedyś chyba Jerzy Waldorf mówił, że um, kobieca nagość, która jest nadmiernie eksploatowana y jest jak płyta chodnikowa. Obojętniejemy. Nie miałeś takiego momentu, że ty się przekładałeś, wracałeś do domu i mówiłeś, nie, nie, nie. Jeden z najfajniejszych momentów w ogóle pracy w Playboyu to był, kiedy rozkręciliśmy naprawdę na dobre konkurs pod tytułem Fotoerotika. Mhm. Ja, to zdjęcia amatorskie. One by miały wysoki poziom. No, ale kiedy przychodziłem, to były, wiesz, parę nędznych zdjęć, w ogóle straszne, a myśmy specjalnie to reklamowali, promowali. Mhm. Pod koniec mojej kadencji to e, materiału już wyselekcjonowanego mieliśmy czasami na sześć, siedem. Ale 6, 7... promowaliście kilku autorów. Ale nie, no Asi. na przykład, no, no naprawdę, tam e, urodzili się tam świetni fotografi, ale też te zdjęcia robione, też była cała kategoria gospodyń, to znaczy matek po urodzeniu dziecka, jakieś kobiety, które siedziały w domu z dziećmi, się nudziły i prosiły koleżanki, by fantastyczne zdjęcia po prostu. I to było tak, że wiesz, połowa edycji... czy ta takie pospolite ruszenie. Tak. Większość edycji świata brała e, od nas te zdjęcia. I to była jedna z najfajniejszych... E, inicjatyw. E, inicjatyw i momentów pracy w Playboyu, jak się zbieraliśmy całą redakcją w sali konferencyjnej, uh -huh. rozkładaliśmy sobie... Człowieku, nie da się, nie da się... E, Piotrek, już widzę, ja chciałby tam pracować. Oj, wiem. Może napiszę a propos do playboya a propos... E, Dobrze, ja mam jeszcze ostatnie sub-pytanie. Czy... Czy istnieje na świecie ktoś, kobieta, mężczyzna, kto dał ci więcej razy poryju niż ja? Eee, tak. Więcej razy nie. Mocniej e, na sadach Żoliborskich kiedyś szedłem z kolegami e, i e, zwróciło się, szło trzech dżentelmenów, e, którzy zapytali dwóch albo trzech, e, zwrócili się do mnie pytając i co się tak patrzysz ty pedale? Nie zdążyłem, prawdopodobnie y, przypisywali mi. Ze y, względu na koszulę? Y, nie, na okulary. Okulary. No wiadomo, że każdy, kto nosi okulary, no jest tak, podejrzany. Ja <noise> Kuba. Y, I dostałem w tym momencie cios w twarz, potem poprawili kolano. Jak to mówił Woody Allen, potem ich, y, kroczem zaatakowałem ich kolano. Mhm. No, zostałem dotkliwie pobity, więc tam było mocniej, ale więcej razy ty mi dajesz pysku. Ale to Thank może you. byłeś młodszy, miałeś bardziej mocne, wytężone y, zmysły. Ale nie wierzę, że z... Kuba bije słabo. Nie, my, my, Słuchaj, my się raliśmy tak, tak myślałem, wiesz, ale jak się praliśmy po pyskach wtedy w studio, mm -hmm. y, jednak w tych herlawych rączkach jest, jest moc no, jak... Mówię to tylko po to, że jeżeli ktoś ciągle żyje tematem, o którym rozmawialiśmy też z Michałem Żebrowskim, Will Smith nie był pierwszy. To ja i Marcin Meller. Danuta Cholecka to jest ciekawostka dla ciebie, jest urodzona w tym samym roku co ty, na koniec nikomu niepotrzebna ciekawostka ok, A ja A właśnie, żeby, żeby nie zapomnieć chciałem no. po, pozdrowić słuchaczy we wsi Warpuny, y, konkretnie Błażeja i Jole przede tam podłączono internet i wiemy, że nas... Jest to światłowód tam mm -hmm. już w zasadzie... Światłowód. Łubieński może wspomnieć o pompce, ale na to już nie, nie <zbert> Marcin Meller, proszę Państwa, naszym gościem. Dziękuję. Strasznie ciężko było ogarnąć dzisiaj bardzo. Twoje. idź się goń. Strasznie ciężko było. A powiedz mi, gdyby na przykład Krystyna Pawłowicz miała być na rozkładówce, to no w jakim mogę. anturażu? Co? Jak sobie to wyobrażasz? E... Ale co, łąka, to był, temat, to był temat, którym żyły media wtedy. Aby, Renata duch, Beger. Duch. Renata Beger, która powiedziała coś tam: seks, owiec. wiki w oczach. E... Kur... Ale gdzie, tak, przepraszam, tak. Krystyna Pawłowicz, wykształcona pani, i Renata Beger? mi nie chodzi o ludyczną. Wyobraź sobie, Krystyna Pawłowicz, co? Korza ko 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 Nie komentuje. Ko ko żadnych A jakby tak jestem, leżała walec, paleta zauważy. twoich książek i ona na wierzchu. Tak! A że, czerwona ziemia, chcesz. wszędzie w tle. Rób se co chcesz, ja nie komentuję. Ale to, to super wieczór spędziłem z twoją czerwoną ziemią. Dziękuję Marcin jest naszym gościem. Kuba, Dzień. bardzo dziękuję panu. Dziękuję, dziękuję. przepraszam cię Piotr, że zadałeś tylko cztery pytania, ale Zabaw miałem tu parę. A jak wyliczysz się te pytania? Ty, od tego ma płacone, wiesz? Bardzo mało zarabiam. No, mamy odpytania pytania płacone, więc powiedz, co jeszcze u ciebie. Dziękujemy, do widzenia. Pa. Partnerem podcastu jest producent bezalkoholowego piwa Buch.